Tak. O, teraz się powinien włączyć. Dobra. I się zastanawiam, czemu tam nic nie leci. Dobra. Man, I can help you promote your channel. Super. No, widzicie. Zastanawiam się, czemu podgląd z YouTube'a mi działa, ja tam w ogóle nie włączyłem. No dobra, no to w takim razie byłoby to całkiem git, że tak to wygląda. Także terytorium to chyba potestowaliśmy już. Macie jeszcze w ogóle jakieś pytania odnośnie tego terytorium, czy możemy w ogóle już przejść dalej, nie? Co daje zabijanie takich mobów strażników? Nic ci nie daje. Kompletnie. Siema, siema. Nie pierwszy czekanie, czym kazakra w Brewster. I don't have any affiliates, bro. To do. A jeśli chodzi właśnie o te terytorium, to są zwykłe mobki, tak jak mieliście wcześniej. Także zabicie ich spowoduje tyle, że po prostu on się za jakiś czas odrodzi, tyle. Więc to te mobki po prostu będą teraz totalną przeszkodą. Jak można sobie tak ona, no dosłownie bez żadnego konkurowania, bez żadnego upgrade'owania walkami tego terytorium, można sobie tak o tych chłopków po prostu podbić klikając i siema, nie? No to, to będzie dużo. To będzie bolało. Moglibyśmy teraz do miasta wrócić w sumie. A, otworzę sobie pisankę, czemu nie? Moglibyśmy sobie do miasta wrócić i coś innego jeszcze potestować, bo myślę, że te terytoria to już sobie poklikałem i tak mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Idziemy przy ścieżkach Avalon z co są strażnicy z 11 kopy? Przy ścieżkach awolońskich w fortece? Jaką fortece? No kurde, ale gruz. A właśnie, miałem przetestować to. Czekajcie, bo teraz jak uderzam, to zadaję raz obrażenia, a tutaj zadam stuna, zadam stuna. Aj no, jest dwa razy obrażenia są. Bez kity. Chciałem sobie potestować, jak ten młotek działa śmiesznie. Ale faktycznie, bo mi widz dzisiaj zwrócił uwagę na to, że te Q na młotku, te co teraz mamy nowe, to one zadaje dodatkowe obrażenia nie jeśli przesuniemy, tylko jeśli ktoś już jest pod działaniem efektu kontroli tłumu. Czyli w momencie, kiedy walimy normalnie z tego, to zadajemy raz obrażenia. A jeśli przeciwnik jest zastunowany, to zadamy mu dwa razy obrażenia. Ten drugi raz o połowę mniejszy, ale to dodatkowe obrażenia są, no to też całkiem spoko, nie? No i to przeciwko mobkom, nie? Całkiem spoko opcja. A, dobra, no ale co? Możemy też to użyć inaczej. Ciekawe, czy PvP miałoby to w ogóle sens, że coś takiego, zastunować przeciwnika i zrobić mu coś takiego? No, bo wtedy na tym stunie jesteście w stanie wsadzić to, bo to tylko 2 sekundy trwa. No oczywiście na mapki to tam nie ma znaczenia, nie? Ale na graczy... Ale i to i tak, widzicie, bo na tych młotkach to bardzo często jednak ludzie grają z tym slowing charge'em, nie? Z tym po prostu dashem, który właśnie nie dość, że jest dashem, to jeszcze slowuje o 50% i to na 5 sekund aż na takim niskim młotku. No oczywiście gejzerem grałem, podusłanie, ale... A jeszcze to. Slows enemies through the ring. No ten pączek jeszcze taki slowujący, ale... Ale to przy tych wszystkich pozostałych skillach, które są tak mega użyteczne pod względem CC, to... To się wydaje totalnie PvE skillem. Nie wiem, jak uważacie. No na mapach normalnie fortece są i moby takie mocne. Na przykład z Lebzon Hill jest forteca. Lebzon Hill? To ty gadasz. Jaka forteca? Jezus, mówisz o tym? Mówisz o statiku? No,
Albo na przykład strażnika w Underway w Carlonie ja bym zabił. Strażnika w Carlonie to możesz sobie taką zabić i co? Nic, oni są nawet prości do zabicia. Tak by the way. Przecież to jest zwykły statik. Tutaj takie mobki zawsze będą. Tak samo tutaj masz. Koło nas mapa, statik, tu też są takie mobki. Normalnie, to nie wiem, nic dziwnego, panie. Dobra. Chciałem jeszcze coś potestować, bo teraz tak. A mamy tą kapuzę maga, nie? Kapuza maga teraz ma 20 sekund cooldownu. I działa przez 3 sekundy. To jest, można. Jakbym sobie poskracał cooldowny generalnie. No tak, cooldowny można wrzucić, cooldowny, jeszcze jakąś czapkę na cooldowny byśmy zdobyli. Jeszcze jakiegoś offhanda na cooldowny, to byśmy co chwilę czapkę mieli. Jest 18,5 sekundy, jak sobie zjem omleta. No tak niskim cooldownie to już jest ostro. Jak sobie zjem jeszcze omleta, znaczy nie, dobra, czapki nie możemy mieć pod cooldowny. 16,7 sekundy. Kurde, to już jest grubo. No, słuchaj, no. Ja myślałem, że coś dodali, ale ty tak wystartowałeś z tą fortecą, ja myślę, o co ci chodzi. No, okej, rozumiem. Tylko sobie porządek tutaj zrobię. Dobra, to co? Popatrzmy sobie, co jest do potestowania dzisiaj, do popatrzenia, bo tak w sumie pomyślałem, że mam ochotę po tym test serwerze troszkę pojeździć, a nie tak, chcę rozlatać. Nie. Chwilkę, bo nie pokazuję tego. O, jest, dobra. Dobra, mogę to wrzucić na ekran. Tak, koniki. Tutaj jest to ogólne info, więc to już nie będziemy przerabiać. Tutaj tryb obserwatora, zmiany sezonowe. Zaklęcia młotów to jest to, co chciałem przetestować. A teraz pytanie, czy tutaj to, co patrzyliśmy, to terytoria mają nowe układy. Śledzenie zostało jeszcze bardziej ulepszone, szczególnie dla solowych łowców. A właśnie, wiele zaklęć otrzymało nowe, dostosowane ikony zaklęć. No to jestem ciekawy, co takiego dostało ikonki nowe. Muszę sobie zobaczyć, czy coś takiego się rzuci w oczy. Bo tak szczerze to wątpię. No. Kersy. Czy się prawie nic nie zmieniło. Czekajcie, tu chyba na łukach by tak było najbardziej. Też nie, łuki jakiś czas temu dostały zmiany. Ale zobaczmy. Nie, tutaj nic ciekawego. Daggery ostatnio dostawały już zmiany. Ale jeszcze inaczej to wygląda. Chainsaw jeszcze dostał zmiany. Jakie kolorowe ikonki teraz mają te daggery. Dosłownie. Tutaj ostatnio były zmiany już dla tych daggerów, dla Q. I teraz chyba W pozmieniali jeszcze. O! Kurde, jaki harpun teraz ma. Cych, jak to wygląda. A w ogóle harpun teraz dostał upgrades. No, takiego dość sporego buffa, z tego co pamiętam. Bo widziałem właśnie w tych patchnotach. No to od razu sobie poszukajmy. W tych patchnotach to było gdzieś tutaj napisane. To będzie w combat. Tutaj będą aksy, frosty, spiry, o. Harpoon, all spears projectile z 19,4 na 23,3. Generalnie teraz powinien tak dość widocznie szybciej lecieć. Muszę sobie jakiegoś daggera, inny kolor będzie miał, chyba ten dash. O, czekaj, zaraz zobaczymy. Mam jakiegoś daggera, no to możemy potestować. Czekaj. Tutaj Forbidden Stab, to nie Throwing Blades, o, to ma nowy kolor, możemy sobie zobaczyć. To nie ma oczywiście. Nie, to jest tak jak było. Dosłownie tak samo. A Chain Slasha, ale to Chain Slasha to muszę wyjść na dwór. Bo tutaj w mieście sobie go nie potestuję.
Zobaczymy, czy część slash będzie też taki kolorowy. O kurde. XD. Co się chłopy leją na te serwerze? Bez kitu. Nie wiem, no może troszkę miał inny, ale jakoś tak bez szału bym powiedział. Żebym tak kilka naraz miał, to bym widział. No, a jeszcze ty kurczaczku. Nie, może się trochę różni, ale jakoś tak bez szału. Dobra. Tutaj mamy jeszcze ten Forbidden Stab. Sobie zobaczymy. Rzadki moment MK granicy BL, no. Nie, no tu się nic nie dzieje generalnie. Dobra, wracamy do miasta. Nic ciekawego w tych degerach. No czemu, kolego, chcesz mi przerywać? Idź sobie. No, no się chłopaki leją ostro. Ale to jest ten serwer, to tam wiesz. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Mogą się lać po mordach i co z tego. Dobra. Co chcesz? No. Testowy? Zawsze jest testowy. Testowy nie służy do testowania serwera, tylko zmian na serwerze. Armory. O. Tak, armory teraz będą miały coś takiego. O, tutaj jest Valorka. Valorka teraz będzie miała znowu 3 sekundy. I ma 3 sekundy, no. Ona miała 2, także teraz dość spory buff, no na 3 sekundy wskoczenie to jest dużo. O i teraz to właśnie, te sandałki łuski fej. Ja chciałem to zobaczyć, jak długo się teraz przemieniamy. Ojejku. To jest fej, scale. Sandals. O. Te sandałki derfa dostały, ma tą długość przemiany. Maszyna. No tak, można powiedzieć, no. Mamy coś takiego, że dopiero po 2 sekundach stajemy się niewrażliwi. Ale zmiana jest teraz taka, że mamy od razu 40% movementu zamiast 20 i stakuje się o 16, a nie o 20, czyli mamy większy bazowy, a mniejsze stakowanie. I coś tutaj mamy jeszcze. Pass through enemy. No, ale to tego nie będziemy testować. O kurde. Widzieliście, jak długo to trwa teraz? To się fajnie wykorzystywało, bo to miało sekundę cooldownu. Oj, jaki długi cooldown, 40 sekund. O bracie, i ten czas channelu już się liczy od momentów, zanim jeszcze my weszliśmy w to. Normalnie, ale nie można tego przerwać o tyle dobrze. Boże, ale to jest... zepsuli te buty totalnie. 2 sekundy. Siemka, witam. Witam nowego widza. 2 sekundy. Wcześniej one miały chyba sekundę nawet, jak pierwszy raz się pojawiły w grze, czy nawet pół sekundy. No to jak kurde, gość ma te bronie. Jak generalnie mieliście sytuację, że... na przykład mobki was goniły czy coś, to dosłownie cyk i już znikaliście, nie? A teraz, no ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Dla mnie to jest jakiś bezsens. No patrzcie, idę i dopiero teraz, nie? I tyle czasu już mi to zżera z tego paska. Bo te buty teraz trwają bardzo krótko w takim razie. 6,5 sekundy, a z tego 2 to jest przygotowywanie się do tego. Już się liczy ten czas. Ale badziew. Czy tutaj coś jest, o czym nie wiem? Czy na serwerze są brońki do wykraftowania? Są! O kurde! Jest! Można się bić! Jak ktoś chce na ten serwer, to można się bić. Ja się właśnie zastanawiam, co te chłopy tam robią z tymi brońmi, a tutaj na te serwerze postawili normalnie. Siemka. Sinas, idziesz się bić? Na ten serwer? Zobacz, co tutaj mamy. Kryształowe brońki, proszę cię bardzo. Tylko trzeba sobie unlock Destiny Board, proszę bardzo. I możemy sobie wykraftować. Nie mam jak, najgorzej z tobą. Patrz, craftę sobie taką broń. Kryształową.
Jaka tutaj jeszcze powinna być kryształowa? Ten Arcane powinien być, nie? Arcane kryształowy. O, proszę. I powinien być jeszcze kryształowy miecz. Gdzie są swordy? No. Jest. Kryształowy miecz. Dobra, mamy to. No, 1,5 miliona fejmu za samo wykraftowanie tego. No dobra. To ciekawi mnie teraz ten skill na E. A te buty to... Chociaż... Czekajcie, to się channeluje? Nie. Cast time? No, czekajcie. Śmiesznie, jakby można było to połączyć. Bo to ja włączam takie... Aha, nie, dobra. To strzelam tego. No, ej kurde, co to jest? Ale to w randomowych miejscach spada, to jest najgorszy. Bez kitu. Muszę sobie jakiś set wziąć mocniejszy. Widzę, że reklamujesz One Blade. Używasz go? Chodzi ci ten link, który jest podpięty? Ja nie używam, ale... Ale... Z Call of Dragons mi powiedzieli, że możecie sobie tam kupować taniej i żeby was poinformować. No to podpiąłem. Już Kilteń sprawdzał i mówił, że faktycznie jest taniej. Muszę sobie cały secik wykraftować jakiś, żeby mieć manę, bo na tym to nie pociągniemy długo. A dobra, tam kurtka najemnika standardowo sobie wezmę. Aha, czekaj, bo ja nie patrzyłem. A faktycznie, One Blade. No faktycznie. A ja już myślałem, że mu chodzi o ten link. Boże. A to nie, no co ty. To jest, są automatyczne reklamy. Panie, One Blade. Gdzie ja bym takie drogie rzeczy używał? Jakaś maszynka do grania. Dobra, w ogóle nie zajarzyłem. Bo nie, ja w ogóle tego linku nie widziałem. Dobra, jakieś buty potrzebuję. Shoes zwykłe? Nie będą. Whatever. Wezmę sobie taki secik na cooldowny, żeby szybciej móc skille naciskać. Nie używam Twitcha, nie wiem co tu się dzieje. Ach, rozumiem cię. Dobra, w takim razie git. Call of Purity. Nie, to automatycznie bot wrzuca reklamy, wiesz, tam z jakiejś stronki. Dobra, mamy jakiś dziwaczny set. Taki, żeby był, nie? O, chociaż jeszcze pelkę bym sobie wykrafcił. Peleryna, gdzie jest peleryna? O. Dobra, mamy ten secior i teraz tak. Ten Arcane. Co kurde? Tu w ogóle można by niezłą karetkę odwalić. Ale czekajcie, jakieś takie buty weźmiemy. Potrzebujemy royalki. Royal Boots. O, Royal Bootsy sobie weźmiemy. To będzie beka. Jak sobie rozpędzę takie obuwie. Okej. Okay. Albo demonkę w ogóle. No dobra, ale dobra, pójdźmy to. To jest beta. To wygląda jak beta, synu. Że ja w 8-4 biegam. To jest test serwer. Co i kładujemy sobie bieg i teraz wiu. Lecimy sobie przez zerga. XD. O Boże, to jest... call down a shooting star. Shower dealing damage around you. Ale właśnie, ale pytanie, czy to za każdym razem trafia, czy to jednak jest takie bardziej randomowe? Muszę sobie zobaczyć. Gdzieś na mopkach czy coś. A, czekajcie, gdzieś tutaj z pylą z pieniądzem. O, jest Ad Silver. O tak, jestem bogaty. Dobra. Jest miejsce w gildii, można śmiało dołączać. Że wbijaj. Dobra.
A tam masz kafelkę poniżej, Alben Europa. Dobra, idziemy sobie zobaczyć. W sumie z tymi typami by się pobił na tym mieczu, ale to zaraz. Jakieś mopki czy coś, żeby sobie zobaczyć tylko, jak te E będzie fikać. O, tutaj na przykład mopki mamy. No i co, teraz każdemu będę zadawał... A, no dosłownie. To tylko jest taka animacja. Nieważne, czy go trafi tak jakby tą kulką, czy nie, on zawsze dostaje te obrażenia. To całkiem silne w takim razie. Tylko teraz problem, żeby przetrwać, nie? Bo wchodzicie... No, musicie wejść w przeciwnika. To jest dla mnie jedyne takie dziwactwo tej broni generalnie, że... Musimy wejść jakoś. Nie wiem, to chyba tak grać trzeba. Trzeba jakoś wejść i potem nie wiadomo jak wyjść. Robicie sobie takie coś, cyk, 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 cyk. No kończy wam się shield, to wy cały czas naparzacie. Pyk, 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 pyk. I potem ucieczka, nie? Siemaj, mnie nie ma. Nie no, nie wiem. Strasznie mi to nie gra w tej broni, że po prostu... Arcane... Chociaż... A co to robi? Increases your resilience penetration. Ale naszą tylko, a nie. Nie nakłada to żadnych debuffów. Zadaje to po prostu czysty damage. Nam powoduje, że nam zwiększa obrażenia przeciwko graczom na dużych walkach. Ale generalnie broń... No... Broń zadaje bardzo duże obrażenia, tylko jak przeżyć? Bo to aż 6 sekund trwa. 6 sekund. Jaki skill nam pozwoli przez 6 sekund przeżyć? Bo kleryk to nie będzie, nie? No szczura wylatuje się i dobija wszystkich. Nie wiem, jak taką bronią wiecie, no bo biegniecie na jakiejś szacie, to was po prostu złonshotują. Wbiegniecie sobie na jakiejś ciężkiej zbroi, to za bardzo wtedy obrażeń zadacie. To jest takie dziwne. Czapka mglista? Aha! No, można by z tym spróbować. Dobrze mówisz. Że przez 4 sekundy jesteś totalnie nieśmiertelny, nie? No właśnie, tylko to jest taki problem, że to trwa 6 sekund, a ty jak użyjesz czapkę przed tym jak to włączysz, to już będziesz miał i tak tylko 3,5 sekundy, więc prawie połowę skilla jesteś bez ochrony dalej. To jest nowy kostur. Także z czapką mglistą ok. Przez 5 sekund? Co przez 5 sekund? Przez 5 sekund czapka tamta trwa teraz? A nie trwa 4? Czekaj. Zobaczymy. Się wydawało, że 4. Ale faktycznie ona buffa chyba dostała. Czekaj. The ability can last up to 6? To jest 6 sekund. 6 sekund teraz jest tutaj. Zobaczcie, dali tutaj buffa na tą czapkę, na pewno. Ale gdzie to jest napisane? Ta, no, jak ona się nazywa? Bez kitu. No to dobra, to w takim razie centralnie zrobili teraz tą czapkę pod to, żeby skombować z tym kosturem. Dosłownie. Wbiegamy i jesteśmy 6 sekund nieśmiertelni. XD. Dobre. Dobre. Ale tego tutaj nie ma napisanego. Avalonian, Beam, Mage Call, Royal Hood. Nie ma nic o tym. Siema. No idę w typu, wbiegam, nie? Tak o. Czekajcie. Tak o, wbiegam w typów zaraz. Będę im fikumiku robił. Pełną odpornością. Czekajcie, to trzeba sobie wziąć teraz tak. Trzeba wziąć pełną bombę, nie? Bo tam są chłopki do bicia. Weźmiemy sobie szatę maga, a tego strusia pędzi wiatra zostawię. Gdzieś w skrzynce. Czas na kamikazy, no. I teraz patrz, ale teraz jak z tą czapką, to jest dobra opcja. Bo teraz, ja myślałem, że ona trwa tylko 4, nie? Ale dostała buffy. Teraz z taką czapką Mist Walkera możemy wbiec w typów, jeszcze nas ktoś dopali,
I wbiegamy na takiej totalnej nieśmiertelności i napierniczamy ostro. A dodatkowo nie da się nam tego przerwać, więc pewnie do nas study i takie rzeczy nie działają, ewentualnie jakieś slowy. Ale słuchajcie, bierzemy do tego Royal Sandals. Royal Sandałki bierzemy, o tak. Przepięknie. Weźmiemy sobie jeszcze do tego jakiś gulasz. Czekajcie. I szatę magę trzeba wziąć. Mage Robosa weźmiemy, tak o. Prosta sprawa. Mage Rope. A możemy nawet tak sobie wziąć. O, bez kitu. Mage Rope i do tego jeszcze weźmiemy gulaszówę ostro. No, człowieku. A, jeszcze tutaj czekajcie, bo tutaj jeszcze są te. O, jest subik. Jokoge 2 miesięcy. Jokoge, dzięki za subika. Weźmiemy sobie jeszcze tą berserkera potkę. O, panie, ale będzie. Ale będzie. Dobra. Jestem gotowy. Jestem gotowy. Słuchajcie. Ej, czekajcie jeszcze. To... A, no powiedz jeszcze Keeper Cape'a se wezmę. Ten Lekes? Chyba nie ma. Czekajcie, bo tutaj ja tworzę potężny set. Gdzie są peleryny, kurde? O, są. Jeszcze pelerynę stróży. O, tak o. Proszę. Dobra, jestem. Jestem gotowy, nie? A, jeszcze przepał. Nie, no dobra, już mi się nie chce. Bym mógł sobie kostur po prostu podnieść, czekaj. To sobie zrobimy. O. Reroll. Dawaj, rolujemy. Na masterpisa kostur. Dawaj tego masterpisa, gościu. A jak mi zżera, po 8 milionów za jedno kliknięcie. One shot powstaje. Ale to będzie dobra opcja, nie? Na czymś takim. Tylko, że jak ja się wywalę, będzie smutno. Kurde, 0,5% jest na to, że mi coś siądzie, no. Jezus. 500 milionów już. 500 milionów już poszło na ten upgrade. Ooo. Co ta potka robi? Zwiększa damage. Zmniejsza obrony. No, tylko, że umrę. Szybko. Ale spróbujemy, no. Spróbujemy na tym czymś zagrać. O, bez kitu. Działaj. Ja pieliczę. Boże, zaraz mi się pieniądze skończyły, a miałem 2 miliardy. I nie siądzie ten masterpiece. Tak się traci pieniądz, ludzie. Dlatego nigdy tego nie róbcie. Żeby sobie próbować podbić właśnie z, na takich wysokich enchantach. O! Jedno siadło. Kurde, jedno. I to klata, a nie arcane. M-ka nie ma farta. No nie ma farta, no co zrobisz. O! Czapka siadła, łaskawie. To już teraz tylko 5 milionów jedno kliknięcie kosztuje. Pip, 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 pip. Dawaj mnie to, kurna. Not enough silver. 2 miliardy poszły się walić. Broń zazwyczaj po 5 minutach się da. O Jezus, strasznie. Dobra, mamy 4. Także spokojnie, damy radę. A, pelkę se zupgraduje. A co tam? Patrz, jak pelka siadła od razu. Nie mogę na to patrzeć. Nie, no kurde, mogłem sobie zrobić kilka. Wiecie, jak się to robi? Jak tak nie idzie, to sobie robicie coś takiego. O, czekajcie, gdzie to jest? Brońka, jak ona się nazywa? Astral. Pokażę wam sprytny trik, jak zrobić to szybciej. Bierzecie sobie, kraficie takich 90. O, proszę. Wyłączaj nagrywanie. No, ładnie. A, jedno tylko mi się zrobiło. Co jest? Katemet. O, więcej chcę. Nie wiem, 50. Nie mogę. Czemu? 30? 20? O, 20 mogę zrobić. Dobra. 20 mamy. Dobra, no to teraz na 20 któryś siądzie. Dobra, bierzemy teraz moje wszystkie kostury, które mam. I... No, teraz... O, już mam 3 masterpisy, człowieku. Dobra,
Już, już jest dobrze. Już trzy masterpiece'y mi siadły. Dobra, weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie cleansa i weźmiemy sobie, a nie wiem. O. Dobra, muszę odłożyć pierdolety do skrzynki. Pokażemy światu, że mi kacituje. No tak. O, coś skok nie działa, za wolny. Dobra, na razie odkładam wszystko. Dobra, o, strusia pędzi wiatra, zostawimy. O, i kuskę zostawię, szkoda mi kuski na takie rzeczy. Dobra, reszta to tam, może sobie leżeć w plecaku. Dobra, to teraz tak. Kombo powinno wyglądać tak, na tym czymś, że zjadłem sobie już jedzonko, teraz powinniśmy jeszcze tak, odpalić sobie przed wejściem. Czekajcie, podka trwa ile? Podka trwa 5 sekund. No to robimy tak. Odpalamy sobie klatę, buty, czapa, pota, i robię fiku, miku potężne. Człowieku, ale to będzie siepać. Dobra. I potem jakby co, osłonki mamy, damy radę. Trzeba zgłosić do administracji, dokładnie. Tak, serwer Europa, na pewno. Przebudź ability, kryty, cooldown. Nie no, aż tak się nie będziemy tutaj. Zobaczymy na razie, ile będzie w takiej formie biło. Tylko jaki mam cooldown na podkę? 60 sekund. Dobra, musimy jakoś przetrwać. Ale tam chłopki się biły, to tam trzeba do nich podejść. I im pokazać potęgę mojego seta. Ale to może być ciekawe. W połączeniu z tą czapką, w połączeniu właśnie z takimi butami, wait, omega, be fun. Siema. W połączeniu właśnie z takimi bombami, to może być niezła, niezła naprawdę broń do bomb składu. Szczególnie, że tutaj jeszcze ktoś mógłby nam dywan rzucić, mógłby ktoś nas dopalić. Nie robimy samobójcy, nieśmiertelne się. Dobra, wychodzę. A zobaczymy. Nie tu. Kurde, to nie tutaj. Gdzie te chłopy są? To chyba było inne wyjście. Kurczę. To jest serwer testowy, co tam wiesz. A może to tutaj było? Czas na kamikadze, ale bez śmierci. O, są chłopy. Są tu chłopy, ale mają lekarza, no. Dziady jedne. Ale co tam, kurde, ja strachu nie mam, nie? Wbiegam w nich tego. Bez kitu. No chodź, kolego, no. I pizgando, człowieku. O, bez kitu. Chłopa 8-4 prawie złonshotowało. I to bez dopałki. I to jeszcze bez odpalenia. Bez odpalenia w ogóle pelki. Bez kitu, nie? Ale jajca. Siema. No siema. Stary, przyszedłem po poradę na streama, nie? No. Po stary, kwestia jest tego, że wylatuję z domu na 2 miesiące, nie? Bo jest kurwa remont. Okej. Okay. I słuchaj, koncept jest taki. Teoretycznie mógłbym się wynieść do jakby domu rodziny, powiedzmy, do dziadków, no nie? Ale miałbym wtedy 2 godziny dojazdu do uniwerku. No. Więc jest lipa. I koncept jest taki, stary. I teraz jest pytanie, co ty sądzisz, no nie? Żeby wyjechać gdzieś za granicę, stary, przez ten czas kursy porobić i wziąć sobie stary kurwa czy urlop dziekański. Masz tam wszystko na studiach do tej pory, git? Bo tam przecież miałeś jakieś te akcje. No mam, ale to chuj z tym. Po prostu zacząłbym jakby od drugiego roku, od przyszłego roku. Mhm.
Czekajcie i po przepałkę. Ale przez ten czas bym sobie porobił jakieś certyfikaty. No ale jakie certyfikaty? No ja myślałem, żeby sobie zrobić business management. Chciałem też sobie zrobić project management, tego typu rzeczy generalnie. No, a... Albo e-sport management, też się na tym zastanawiam. A Albion Europa? Co? Albion Europa? Nie wiem. Znaczy kurde. To jakby nie przeczytam, że dalej mogę grać, no nie? Tylko ja chcę jechać na kurczę do Stanów, więc kurwa będę miał ping taki jak miałem teraz, kurwa. Zajebiście, stary, nie? No, to dobre, dobre. Ale... Stary, właśnie to nie jest tego, że jak ja mam chcę pójść do roboty, to pójść do roboty, ale chcę się kształcić jeszcze, no. I na tym serwerze, tam amerykański, co mam wziąć, tutaj jest dobrze. O, ach, przepaliłem się, kurna, na one-shocie. No i czy sądzisz, stary, że to jest jakieś tam rozwiązanie? Nie wiem, na ile ci te kursy pomogą w życiu. Znaczy, wiesz, to takie, powiedzmy, jak już bym miał robić kursy, to takie sensowne, no nie? Takie, które są realnie uznawane. Okej. Okay. No. I tak kminie, nie? Na sobie. Dobra, biegam tam. Jakby, ogóle, jak do siebie. Ogarnąłem stary w Call of Dragons? Zamiast non-stop stary robić... Ale oro! Co jest? Nic, wbiegłem se w typów i wszystkich przemuciło. Ojojoj. Bo teraz ten nowy staw ma jakiś porypany damage. Łączysz go z czapką, która daje ci przez 6 sekund nieśmiertelność, nie da się z ciebie zastunować nic. Wbiegam i po prostu wszyscy... A już są nowe brania? No, można sobie na test serwerze, jak chcesz, to chodź. Na test serwer. Ojku. No. Podobają ci się nowe branie, tak? Znaczy, na razie pierwszą wziąłem do ręki. O, już może od widza informacje, te kursy ci chuja pomogą. Okej. Okay. To tak, tak, kwintesencja. Niech idzie do łopaty. To też widziałem. O, dobrze, dzień mija. O, to serwer chciał mnie pocałować. O, widzę, że jest dyskusja na temat... rozpocząłem dyskusję na temat edukacji, widzę. Siemka, co wy tu robicie? Przychodzi widz na streama i się pyta, Siemka, co wy tu robicie? Ja pomogą kursy i studia ITP są po to, by mieć papierek, by cię przyjęli. No. Ale ja nie patrzę na to w ten sposób. Wiesz, jeżeli chcesz to traktować jako papierek, to traktujesz to jako papierek. No chodź, kolego. Zrobię ci w sensie, nie wiem, jak ty uważasz, Rzymka, nie? Bo to jest kolejny temat, na który z chęcią pogadam. Atakują mnie! O kurwa. Czekaj, ja teraz wbijam. Ja fan. Dobra. No to fajnie pomóż, kurwa, bo jest pizda. XD. Umarł. Jezu, ten set dosłownie bez żadnej dopałki jest w stanie z jednego skilla rozwalić typa 8-4. Bo ty jesteś 8-4 też, nie? No tak, no ale nie dopala mnie, wiesz, chodzi mi tutaj o bomb skład, nie? Bo ta broń, nie dość, że zadaje taki damage, to jeszcze ma przebicie tej odporności z wizji. No ma, bo Foxfire'a przebija. Bez kitu. A dlaczego to łopata? Edukacja nie jest potrzebna w pracy, żeby dobrze zarabiać. No właśnie. Okej, okay, ale teraz pytanie, mechanikiem. Co stawiasz jako priorytet, no nie? Bo to jest kolejna kwestia, nie? Bo jakby ludzie stawiają, jakby mam wrażenie, że... O, inaczej ja do tego trochę podchodzę. Patrzę na to, owszem, zarobkowo, nie mogę powiedzieć, że nie, bo wydaje mi się, że kursy mogą realnie pomagać. Sam znam paru kumpli, którzy porobili sobie kursy i nie mają studiów zupełnie nic i całkiem sobie nieźle radzą. I zostali między innymi przyjęci do pracy dlatego, że mieli te kursy. A poza tym wydaje mi się, że są kursy, które są rzeczywiście wartościowe i coś z nich jesteś w stanie wynieść. Bo różnica pomiędzy studiami a kursami jest taka, że realnie kursy, powiedzmy, mają trochę inne, wydaje mi się, zastosowanie. Bo jak na przykład jesteś studentem, no nie, to uczysz się jakiegoś tam konkretnego programu, który jest dla konkretnych studiów, z czego połowa informacji jest totalnie bezużyteczna. Ale jeżeli idziesz na praktyczny kurs dla osób, które pracują w branży, załóżmy, no to realnie jesteś w stanie, stary, z tego coś wynieść, no nie? Nie odpali mi tej pelki, no. Skitu.
Mam pelkę stróża i ani razu mi nikt jej nie odpalił, nie? To też jest dobre. No może za późno palić, stary, może powinieneś na początku... Jak pelkę stróża mam odpalić? Właśnie no chodzi o to... No właśnie nikt mnie nie chce bić, bo chodzę w nich i uciekają. Jezus Maria. No właśnie to jest to, jeszcze jakby mi ktoś pelkę stróża odpalił, to jeszcze plus 50% depsa, no człowieku. Tu 6000 sam bym zadał. O, kolego. Chyba będzie nowy set składany. Tylko polskie szkoły uczą czasów wszystkich, zamiast porozumiewania się normalnie. To jest też fakt. Z drugiej strony, jeśli ktoś idzie na kurs programowania C++, nie, no to jest żart, jakby szanujmy się, to jest... Dla mnie generalnie informatyka jest jedną z tych rzeczy, generalnie programistyka, że realnie musisz być, może nie samoukiem, bo wiadomo, tam tutoriale i tak dalej, ale musisz mieć po prostu doświadczenie, musisz w tym cały czas robić i to, że pójdziesz na kurs 3-miesięczny nie zmienia faktu, że i tak musisz się tego wpływ nauczyć. Musisz znaleźć najnowsze rozwiązania i tak dalej, być konkurencyjnym na rynku. Nie wiem, to jest ciągła nauka praktycznie. Kurma, w ogóle jak, nie wiem, jak zagrać to normalnie w Hellgate'cie, Boże, to też by było mocne. Dosłownie. Tank zbiera, rzucają przebicie i ty biegasz tym. Siup. Na dopałce. Człowieku, jak to siepie? To jeszcze na małym obszarze ludzie ci nie uciekną. Bierzesz sobie sandałki królewskie, nie sperżują ci. Włączasz sobie sam jeszcze szatę maga na Frost Shielda, to jak ci uderzają, to jeszcze się slowują. Odpalą ci pelkę, to jeszcze dostałem 50% depsa więcej. Ja pierniczę. No, chłopaki, bijamy się. Jaki informatyk, może za chwilę poleceniami będziesz pisał grę. Jakby rozwój AI to jest jeszcze kolejna kwestia. Czy uważam, że wykreśli informatyków? Pewnie tak, po jakimś czasie. Na razie jeszcze nie jest w stanie, to jestem 100% przekonany. Na pewno pomaga, ale nie jest czymś, co jest w stanie napisać kod od zera do końca, wiesz, 100%. Mamy problem. Ja pierdolę, ale co ty kurwa robisz? To jest niemożliwe. To jest niebywałe, mordo, nie? Ale widziałeś, jak wszyscy się rozbiegają? Tak. O! To. Napiszę kod dla ciebie, no się zgadzam z tobą, nie? Deci Tom, że pewnie tak będzie. Na razie tak jeszcze nie jest, ale rozwój AI jest generalnie wykładniczy, powiedzmy. To jest coraz szybsze, a nie... nie jest to żadne. No to jest po prostu bardzo szybka kwestia. Ej, no z tego bekę, no ja biegam w tych typów, oni taki, o Jezu, zginiemy. Dobra, kolego. O, kolega napisał. Ziomek, jeżeli celujesz w target, ten jest potrzebował, to tak się zgodzę, ale jeżeli nie oczekują od ciebie papierku na wejściu, to nie ma co sensu tracić czasu na kursy. No dobra, ale właśnie to jest problem, nie? Ty patrzysz na to typowo papierkowo. W sensie, ja nie mówię, że ja nie chcę papierka, tak? Ale patrzę na to w ten sposób, że poza tym, że certyfikat pokazuje to, że coś ukończyłem i czegoś się nauczyłem, nie zmienia faktu, że wynoszę też wiedzę, którą zdobyłem. No trochę tak. Póki co to hydrauliki, elektryk mają pewną i dobrze płatną pracę. Okej. Okay. W sumie fakt. Raczej szybko tych zawodów nie zastąpi, bo to jest nieopłacalne po prostu. To pierdol ten papier, papier sobie później zrobisz. No dobra, ale jeżeli jestem w stanie naraz zrobić kurs, dostać wiedzę i jednocześnie dostać papierek, to czemu mam tego nie zrobić naraz? Nigdy. No nikt mi tej belki nie odpali, no co za gnoje! Jezu, w sześciu typa wszedłem i nie biją mnie, no nie mogę. Nie mogę, no. Znaczy, żeby nie było ludzie studiować, też studiuję, nie? Najlepszą robotę może nie Szwajcarii, te pokojowy korpus. A to nie jest tak, że ten, że broni papierze? Szwajcaria? Mhm. To co z tymi halabardami, co tam stoją? No jest coś takiego jak armia szwajcarska, z tego co pamiętam, i to jest specjalny oddział wydelegowany do obrony papieża, o ile dobrze pamiętam. To nieźle. O! Hitnął mnie! Przestań, no bydlaku, ty! Wytłumacz mi! Jezus Maria. I cyk. I się ma i mnie nie ma. O. Dobrze. Bije mnie. Au. Haha, boj. Dobrze. Oj, zginąłem w końcu.
Jest. Dobra, idę po nową broń. Ale ta ma potencjał. Okej, okay, okej, okay, dobra, Tomek. To mi się powaliło. No, ładnie. Skisło mi się. Idziemy. Gwardia szwajcarska, ma zapie. Przepraszam, pomyliłem mi się pojęcie. Gwardia ale... szwajcarska, straż przyboczna papieża. No tak jest. To jest fakt. Jak potrzebna jest ochrona... Jak często potrzebna jest ochrona papieżowi? No właśnie, nie wiesz. Czy oni są no stary, tak... jak się o własną sultannę wypierdali, no to ktoś go musi ale złapać, nie? On... Nie wiesz, czy on jest tak dobry? Znaczy, ta straż jest tak dobra, czy... Po prostu tak mało osób chce zaatakować. Też tak może być, że oni są tacy spryciarze. Chociaż raczej nieruchomo stoją większość czasu. Nie, czekaj, co ja miał. Czy to daje kucyka? Ty, i daminami mi wisze. No właśnie, masz problem, bo masz do wyboru dwa naraz. Ale co mam do wyboru dwa naraz? Ale gdzie jest w tym problem? Ja nie rozumiem. Widzisz tu problem, MK? Z czym? Dwa naraz? No bo ziomek mi napisał, cytując od początku. Ziomek, jeżeli celujesz jakiś target, że będzie ci to potrzebne, to się zgodzę, ale jeżeli nie oczekują od ciebie papieru na wejściu, to nie ma sensu tracić czasu na kursy, nie? Ja mu powiedziałem, że nie potrzebuję papieru, ale fajnie, że jest, bo będzie pokazywał to, jaką wiedzę pojąłem i tak dalej, nie? On mi napisał, to pierdol ten papier po prostu sobie później zrobisz. Ale ja mówię, no ale jeżeli mogę zrobić kurs i jednocześnie dostać papier, to dlaczego mam tego nie zrobić, nie? A on mówi, no właśnie, masz problem, bo masz do wyboru dwa naraz. Gdzie to jest, kurwa, problem? Ja czegoś nie rozumiem? Możesz zrobić papier i jednocześnie tam pracować. Jeśli nie wymagają papieru. No na papieru. Przykład, nawet jeżeli, no to gdzie jest, kurwa, problem? Nie wiem. No ja też nie. Nie widzę problemu. Nie widzę problemu. No masz dylemat, dlatego źle dobrałem słowo. Aha. Nie, obecnie to ja mam dylemat, czy zostać na studiach w Polsce, czy wyjechać za granicę robić kursy. I pracować przy okazji. W sumie, jak już powiem, kazał. Yes, they finally gave us test servers to test stuff. SBI, I love you. No właśnie, te serwer stał, a nie można było sobie craftować tych rzeczy. To było mocne. O, dobra, trzeba wycraftować 20 mieczy. Nie, kurde, miał być w czwartym enchancie. Ajdź. Dobra. Ciekawe, czy to będzie jakąś bułę robiło. Co? No ten miecz. Ale powiem ci, że ten Arcane pod taką, no, bombę, pod taki bomb skład, to kurde. Może być ostry. Nie no, nie Mage Call, tylko Elion, powiedziałem sobie, o. Elion. Chociaż nie no, kurde, trzeba przetestować bombę, nie ma co. Mage Call. Nie, Call, tylko Rope. Czyli mówisz, że urlop dziekański jest tylko na rok? No. Okej. Okay. Ten miecz jest jednoręczny? Co? Jezu, on jest jak Claymore gigantyczny. No bez jaj. No, no jest dosłownie tak samo długi jak Claymore, a Claymore nie jest jednoręczny. Czemu ten miecz jest jednoręczny? A dlaczego miałby być dwuręczny? No bo jest gigantyczny. Czekaj, a podobno miały być te broni odwrócone w dół. O nie, to nie są akurat, to tylko stafy. Co tam? Co tam, Kuba? Siema, mam pytanie. Możesz wysłać link do pobrania test serwera na telefonie? Albo wiesz, gdzie go pobrać? Wejść i coś tam? Coś... Wiesz, nie. Gdzie pobrać ten serwer na telefon? Kiedyś na forum widziałem link, ale nie wiem, czy to było kurwa to... na telefon, stary? Ale... Co pod... na telefonie? Nie wiesz? Wiem, no ale podobno gdzieś był. Ja nie wiem, gdzie ten link jest. Jedź normalnie do roboty, okej. Okay. No to teraz jakiś pomysł. Wkładaj mój sak. No wkładajmy mój sak, ale dlaczego to jest jednoręczny? Co to jest? Mój sak. A nie, kurwa, świecę grobową wkładamy. To ja meliniu. Tego nie wyprostuję. Crypt Candle wkładamy. Jaki mój sak? Ma być buła.
A więc ty się dobrze bawisz, MPD. No, się pan dobędzie. No i to teraz trzeba jeszcze coś założyć na czapkę, żeby mnie zaupgrade'owało. Myślę. Stalker chuda wezmę sobie. Nie, kurde. Stalker chud. A nie, tutaj. Dobra. To było dosłownie kopiuj w klej, pomaluj, usuń te górne rogi i gotowe. A no, no ja tak, Sarix, ale tak to wygląda. No, w sumie to... Ale zobacz sobie, nawet środek tego miecza jest szary. Ja, Jezus, jak oni tutaj polecieli po taniości z grafikiem. Czemu? Jeszcze raz. No, no ten kryształowy miecz, no zobacz, jest prawie taki jak Claymore. Dosłownie. Lekko go tam przerobili. To jest ostrze nieskończoności, morda, nie? No, tak. Dlatego jest jednoręczny. Że ty jak jebniesz z lewej łapy. No, to nieźle. Po pierwsze, tak w ramach ciekawostki mogę ci powiedzieć, że Claymore wygląda jak półtorak ogólnie, a nie jak miecz kuręczny. Czekaj, o, tutaj jest. Czemu to jest main hand? To teraz miecze będą miały trzy broni, które są jednoręczne? Oglądałeś ten film MK w ogóle odrobiono? Który? Ten 40-minutowy? Mhm. No i co ty? Kiedy? Ja cały obejrzałem. No i co? On ma taką miniaturkę, jakby się tłumaczył. Dlaczego robimy źle? Zupełnie nie. No ale taka miniaturka jest. Nie odpowiadał w ogóle na zarzuty z Europą. Mówił w 100% o Foundations i o tym, jakie są przyszłe plany na grę. Całkiem ciekawy wywiad w sumie. A, czyli nie powiedział nic odnośnie Europy? No ładnie. Zupełnie nic. Dobra. Kurde, w masterpiece lecimy. Nie no, nie będzie mi się chciało. Dobra, to mi wystarczy. Ojej, ciekawe ile fali mu się wywalę, mając 20 broni 8-4. Czekajcie, zrobimy znowu bułę. Teraz jeszcze gulaszyk potrzebuję. Dobra. Dobra, mam. Czas na miecz śmierci, zobaczymy. Mam pytanie, gdzie można zdobyć pazur wilkołaka? Z wilkołaka. Musisz go wyśledzić. Jest taki content, trakowanie, musisz mieć sprzęcik do tego. I możesz go wyśledzić generalnie. I z niego masz szansę, żeby ci wypadł. Czas na miecz beki, o, no chyba. Chyba tak. Nie ma czegoś takiego jak set 3-4. Kwestii dziekanki, idź do dziekanatu. Inaczej pewnie podejdą do tematu, jak chcesz jechać na kursy za granicę i się doszkalać, niż jakbyś brał dziekankę, to chcesz się poopierdalać. Z uczelnią da się dogadać. Ale nie, no ja nie mam, ja mam akurat zajebistą babkę w dziekanacie, jest ultra w porządku. A nie możesz na jakąś wymianę szybko? Średnio. Do Stanów. Albo wakacje niedługo, to ten, jak to było, work and travel, o. A ty będziesz work i work robił, super. Jakby to, jak to w ogóle działa? Ale work and travel są chujowe większość, to było dobre. Co? Concentrate your power, increasing your movement speed. Increase damage. Okej. Okay. Aha, Jezus, jakie... Aha, no to też jest takie podwlecenie pod pułę, no nie wiem. O kurde, ale fajne. Totalnie fajne.
Dobra. Kurde, przepalam się, gościu. Jezus, prawie go zabiłem. Czekajcie, to teraz co? Robię coś takiego? Mam tak, podam klatę. Jak to mało z damage'a robi? Jezus, już zginąłem. Boże, na wszystkich buffach zadanie tylko pół obrażeń. Może pół HP? Sje. Co to było? Boże, jaki to jest upośledzony. Oprzej sobie topór. No, prędzej. Nie jest, wiem, ten miecz przez to, że trzeba tyle go naładować, to jest kompletnie upośledzony. No, fajna animacja, tak. I to wszystko. Jakby nie było tego ładowania tak gigantycznie długiego, znaczy, niby można sobie tam chyba to skrócić. Bo jak to działa? Tutaj masz przez 2 sekundy. A, up to. O, czyli można chyba wcześniej to skończyć. Trzeba to zobaczyć jeszcze. W 2 sekundy? No 2 sekundy ładowałem, nie? No to chłopy się wszystkie zdążyły już rozbiec, jak widziały, że ładuje. Mogę ci coś wysłać, obejrzysz na streamie. Widziałeś? No to... potrafi czytać 4 kartki w 2 sekundy? No, widziałem. Tak? Widziałeś fastest reader in the world? No, ale to już wieki temu. Nie no, rok temu to było. No to ja widziałem coś takiego z 5 lat temu. A po 10. Nie pamiętam. Ale mnie to tak bawi. Jezu, ja mam wrażenie, że to jest jakaś memownia po prostu, stary, nie. Aha, można przerwać to wcześniej. No ale tak serio, to... Dziwne to jest. Kosę trzeba zobaczyć. Nie wiem, ten Blaze tak... No gdyby to nie wymagało tego pierwszego skilla, to by naprawdę no, mógłby być fajny, bo wlatujesz, przydajesz bułę i siema. I ta buła by była całkiem duża. Najlepszy do kamikazy na razie. No kosa się wydaje mocno, też widziałem. Dobra. Jak ta kosa się zwie? Nie, nie mamy kosy. To nie jest kosa, tylko glewia. No tak. Stary, mój sequel wyszedł. Strongest man in the world. Widziałeś to? Boże, oglądasz randomowe memy z internetu i mi się tu cieszysz. I co mam ci na to powiedzieć? Papi, no. Jest kosa? Nie ma kosy? Jest kosa? No chyba jest. Czemu miałaby być kosa? Przecież kosa ma być dopiero z next season. Ale co to ma za znaczenie? Jest już dodana do gry, nie? Nie. Gdzie? Nie ma. Czekaj, no ja nie widzę. Bo oni to zapowiedzieli, te nowe branie, nie? Aha, ale ty, no fakt, bo można to tak trochę prze... Ach, no tak, wiem jak kosz sobie zrobił gościu. Ale to trzeba pokombinować. No bo jej tutaj nie ma, ale możesz rozdupczyć to. Co zrobić? No, będę łamał system, żeby zrobić kosę. Dobra, już wiem jak pozyskał gościu kosę. Jak? No, oglądaj streama, to się dowiesz. Ha! No, pyk, dawaj krowę. Musimy zdobyć materiały. Muszę to rozmontować. Wiesz, mogłem sobie 8-0 wziąć. No. Musimy kosę zbudować. MK, idź teraz surki na tym serwerze. No ale po co ci surki? Jak chcesz surkę, to sobie rozmontuj to, co masz u kowale i już masz.
No nie, jeszcze mi zabrakło. Ile ta kosa kosztuje? Gdzie te artefakty się wytwarza? Nie, to chyba artefakt u tego. Sandry. Chyba u tego, u manipulatora. Tak? Mhm. No to idź do manipulatora. Jeśli chcesz robić dla korpo, rób kursy. Dla potwierdzenia tego, że coś wiesz, zarobisz więcej, ale musisz je aktualizować. Okej. Dobrze. Bryby. O, tutaj możemy sobie to wytwarzać. Chyba? Nie, nie możemy. To jak gość ma kosę? No, a patrzcie, nie ma tego tutaj. Tutaj jest tylko do tego. Do Infinity Blade'a. Do Glevi i do Arcane'a. Nie ma tych pozostałych. To tam Digi? Nie, no to jednak nie. Kurczę, myślałem, że będę sprytny. Postacie bety przechodzą później na open server. No tak. Wiesz, żeby to nie miało kompletnie sensu, prawda? Oczywiście, że nie przechodzą. Chodź się lać. Ja chcę kosę, kurde. Ktoś tu w ogóle ma taką kosę? Nie ma kosy, to jest zwykła kosa, nie ma infernalnej. Boże, tej, nie infernalnej, tylko kryształowej. Chyba, że można by tutaj, ale... Tu tylko z kryształów można wytwarzać. Nie ma tego materiału tutaj do losowania. Nie ma. Normalnie nie ma. Nie ma i nie ma. Jeszcze 12 dni z tej skrzynki też, nie? Chłodz... No ale... No doskonale ma tą kosę. Jak jej się nie da zrobić. No czekaj, no jak się ta kosa nazywa? Reaper. Nie ma takiej broni. Deski tu. A mi się też wydawało, że widziałem typa właśnie z tą bronią. Kurczę, no. MK, powiesz mi o takich mapkach solowych? Tylko, że mają niebieską pieczęć, bo chcę wiedzieć, jak to się nazywa. Jaką niebieską pieczęć? Kurde, no. To dupa. Zaraz streama softy i zobaczę. No to spróbuj, no bo ja nie wiem. Jak ja mam to wytworzyć w tym momencie? Nie ma tego. Dobra, idziemy tą glewię sobie zrobić. Ale mi się też wydaje, że gościu miał coś takiego. Także sam teraz nie wiem. A dobra, kurczę, jedną bierzemy. To jest serwer testowy. A jeszcze tą pelerynę mieliśmy wziąć, no tak. Keeper Cape, dobra. Dobra, kolego, potrzebuję podbić różne rzeczy, także... Jest już coś w Masterpiece? Nie ma. Dawaj mnie tego Masterpiece'a, gościu. Boże... 89 milionów jedno kliknięcie i nie siada, nie? Coś pięknego. Mam glewię taką lodową. Ale o co ci chodzi z tymi dungeonami? Jaką niebieską pieczęcią?
Dzięki. Co tam ksinas? Zobacz, no wysłałeś mnie pośbę, dobra. Ty, no miał, no. Kurczę, no. Ale skąd on to ma? Skąd gość ma tę kosę, jakiej tutaj nie ma? O, jest, siadło w końcu. Dobra, ta siadła to trzeba pozostałe wyrzucić. W sumie secik mogłem sobie jeszcze trochę podciągnąć. Dobra, wystarczy. I co ta glewia robi? Teraz takiego stawa potężnego. O, to może być ciekawe. Ej, można sobie jeszcze to z tym połączyć. Okej. Okej. No, to ja rozumiem takiego potężnego stawa, jak sprzedamy. Emka, szukamy typa tego skosu, idziemy go ubić. Ksinesy, idź pomóż. Kurde, no. Chętnie bym tą kosę przytulił. Ale widzicie, no bo tutaj patrzyłem i nie ma. Nie ma generalnie nawet artefaktu, żeby tą kosę móc sobie samemu złożyć. No i pytanie, skąd miał w ogóle artefakt do tego? Albo skąd tą kosę wyciągnął? Bo myślałem, że tutaj to ogarnę, ale nie, nie da się. Oj, lipa jest, panowie, lipa. Straszna. Są jakieś konkretne miejsca, gdzie można znaleźć ślady? No, na wszystkich czerwonych i czarnych mapach. Są ślady. Odpalasz sobie ten zestaw i on ci pokazuje, gdzie w pobliżu masz ślady. Dobra, to trzeba wywalić, to trzeba wywalić. Trzeba sobie zjeść i się przepalić. No siemka, siemka. Może wydropił, no ale skąd? No na czerwonych. No czerwonych i czarnych. Kurczę, no tu się pili, nie ma nikogo? Najgorzej. Muszę sobie tutaj poćwiczyć. Ale w sumie nie, no tutaj nie ma żadnego kombosa. Tutaj po prostu robię coś takiego. Biorę sobie tak, odpalam, tak, tak i walę staba. Ale poszło. Boże, tłucz się bardziej, kobieto. Już skończyłaś? Za ile walnąłem? Tutaj będzie w ogóle napisane? Razor's Edge 2000 ponad. Mało. Tak, ładna animacja. Kurde, mało tych obrażeń. Miało być więcej. Nie, na żółtych nie ma. Czekajcie, jeszcze raz. Ładuję się, robię coś takiego, cyk i... Kurde, no co to są za obrażenia jakieś mizerne? Ja pierniczę, no co? Czy ja 600 obrażeń to ja robię z kół? Bez żadnych buffów. Nie, to jest po prostu jakiś żart. To jest napisane 2600. Jak to w ogóle działa? Jaka mizeria! Jaka mizeria, nie? Nie, no po prostu żart to jest jakiś. Co to jest w ogóle za brak obrażeń? Co to jest? Na 8 przy gulaszu, nie? Przecież to nie bije obrażeń. Nie wiem.
Co to było? No 8-4 przebudzona, nie przebudzona, w Masterpiece. 8-4 w Masterpiece dopalona z czapką, to jest plus 15%, tak, plus 15% damage'a na szacie, plus sam dałków, plus kolejne 15% damage'a na gulaszu, plus 17,5%, na podce plus 24%. To zadaje 1700. Co? No jak? No jak? Że ja mu jednego bara zabrałem. Taką bułą. Jednego bara chłopowi zabrałem. Trze. No to nieźle. A ten stun wcale nie był jakiś długi. Nie wiem. Strasznie słaby. A, czekajcie. Bo ja tu chyba nie doczytałem. Dobra. Dobra, nie doczytałem. Jeszcze bazuje to na ilości staków na kół, które mamy. No, ale to dwa razy większy damage powinien wtedy być. Ale to i tak zadam wtedy tylko dwa bary. No ale dobra, dobra, no spróbujmy jeszcze raz. Bo nie doczytałem, że tutaj jeszcze powinny być te staki włączone na kół. No nawet nie, to nie będzie dwa razy większy damage. To będzie tak 40 parę procent. No dobra, jeszcze raz w takim razie, ale to i tak będzie mało. Jak zadałem chłopowi tylko jeden bar, to teraz mu zadam dwa. Tak to widzę, słuchajcie. Tak to widzę właśnie. Ach, gdzie jest moja krowa? Dawaj, krowę. Dobra, potrzebujemy jeszcze szaty magia. No kurczę, ja tego nie cierpię. Mage Rope. Nie cierpię tego, craftować od nowa. Royal Sandals. Siema, są jakieś stronki z propozycjami buildów pod różne style gry? No są. Tylko jest ich mało. Tam jakoś ten profesor Piu-Piu miał jakąś stronkę. Nie wiem na ile ona jest aktualna. Jakieś tam buildziki pokazywał niby. Ale z takimi aktualnymi buildami no to sobie odpalasz albo ranking w PvP w Albionie, albo na przykład Murder Ledger stronkę. Murder Ledger się pisze. To tam masz na przykład aktualne buildy na Corruptedy, które mają akurat największy win rate. Gosia ostatnio mi mówiła, że nie będzie chipsów, a teraz tylko słyszę jak trzaska w opakowanie. Prawda? Małgorzato? Co? Mówiłaś, że nie będziesz jeść chipsów. Co? Małe jem. Bez kitu. No, słyszeliście. Siema, siema, witam. Nie dodaję do znajomych, bo mam full. Full poczekali znajomych. Idziemy sobie jeszcze raz spróbować to, co przed chwilą. Tylko teraz się nastakuje, a nie będę odwalał maniany. Dobra. To teraz powinno wyglądać tak, że pierw nastakujemy sobie te kół, a dopiero potem robimy tą całą szarżę, nie? Bo różnica między obrażeniami jest tutaj 1300, a 2400, no.
No prawie dwa razy, no to faktycznie może powinniśmy to nastakować. No. Byłeś jednym znajomym przez chyba ostatnie pół roku, którego oddałem. Także czuję się doceniony. Ile zapłaciłeś? Dokładnie. No, ale właśnie, on wbił 20 poziom na czacie. Ja chcę dodanie do znajomków, jak będę miał 100 transmisji. Dobra. Możemy się tak umówić. Że tak zadziałamy. Czekajcie, bo teraz powinienem sobie staki spirita walnąć. Boże, no tanka akurat. No, tanka akurat mi pasuje, żeby się bić, no. To ma sens. Bez kitu będą mnie ganiać teraz. Nie no, coś innego sobie robią. Nie, nie, goni mnie, stary. No! No! Ledwo! Ledwo mu coś zrobiłem, nie? Boże, pół HP tylko mu zabrałem. Strasznie słaby. Siema. Nie, no kurde. Na full bombie mu zadałem tylko pół HP. Nie. Sorry, ale... Sorry, ale ta włócznia, no nie. No nie. Nie robi buły. Serwer Europa już jest, a mamy już kwiecień, synu. Co ty gadasz? Już jest serwer Europa? A dla kogo jest aktywny? Dla nikogo nie jest aktywny. Szukaj tej kosy. No ale gdzie mam cię ją wyszukać, ty mi powiedz. Ona się Reaper nazywa, nie? No nie ma. Ciekawe, czy była sprzedaż takiej kosy. Na markecie niby jest, ale to wiesz. Na markecie są różne rzeczy. Jak kurde artefakt do kosy pozyskać? Bo to jesteśmy, ten materiał jesteśmy w stanie zdobyć. Pytanie, czy gdzieś jesteśmy w stanie ten artefakt wytworzyć, nie? Piece of ancient and powerful weapon can be used to craft elders. No i co? Może być wykraftowany w kosę, albo możemy go rozwalić na coś takiego, nie? Ale nie ma napisane, jak go stworzyć. Kurczę, gdzie goście mógł kryształowy taki dostać? Artefakt. To jest zagadka. Ten artefakt nie będzie w skrzynkach na terkach? Nie wiem. Ty, no może to by była jakaś opcja, żeby tam był, nie? W skrzyni na terce. Dobra, jedziemy na terytorium. Czekaj, bo mam terkę i w sumie... O, tu jest moja terka. I może dostaniemy tam ten kryształ. Whatever, jedziemy. Bierz chciał jaszczurkę bagietną? Nie, nie potrzebuję. No może faktycznie na terce komuś wypadło to ze skrzynki. Rozdałeś może tego kija kryształowego? Strasznie mało damage ma. Miecz ma strasznie długie ładowanie, które niby można przerwać, ale to i tak psuje dość mocno, bo jak chcemy tą bułę zrobić, no to nam trochę psuje. Opóźnia po prostu bułę.
którą z tego miecza chcemy walnąć. Na Arcanie to można zrobić takie fajne kamikaze, że o ja cię sunę. Także Arcane to jest mega opcja teraz pod jakieś bomb składy, że takie jazdy mocne. Czapeczka na nieśmiertelność i wjeżdżacie na pełnym kombosie i siema. A... No tak Glevia mi się wydaje strasznie mało obrażeń robi. I wcale nie ma jakiegoś super efektu z tego E. Tak. Tak, młotki mają tylko jedno nowe Q i W. I te... Użyteczność PvP jest praktycznie żadna, wiesz, tych nowych skilli. To jest raczej na zasadzie, żeby łatwiej się tym expiło. Bo pod PvE to okej. Okay. Pod PvE to one mogą być fajne, te skille. Ale pod PvP badziew. No ale to ja rozumiem, że po prostu można było sobie jakkolwiek to wyexpić, nie? Mamy tu coś w skrzyneczce. Kiedy się ten timer kończy? Bo tutaj mamy coś, ale to z wczoraj zostało. Ale badziew, o baś. Jakieś rybki w ogóle. Można to zrzucić z powrotem? Nie można. Tutaj w ogóle nie ma timera, kiedy się ta skrzynka znowu załaduje. Ale w sumie było, wskoczyło już. Wczoraj już była ta skrzynka pełna i się po prostu ten loot nie zmienił. Szkoda. No to nie dostanę tego. Dajesz W i klikasz Q z bonusem damage'em. No ale wtedy... No tak, no ale to wiesz, no to jest... A jaki masz na tym damage? Czekaj. Nie, to było na młotkach. Czekaj, tutaj masz cyk, cyk. Czekaj, które się grało? No to słuchaj. Ma mniejszy cooldown, no ale... Obrażenia... Nie no, faktycznie. W gracze będzie miał trochę obrażenia. No ale nie dajesz przebicia wtedy też, nie? Masz, powiedzmy, bazowe większe obrażenia, faktycznie, ale nie masz przebicia. Nie wiem, no to możesz ewentualnie w ten sposób próbować zagrać na tym kunowym. Aha. Kurde, widzisz jaki jestem zielony w młotki. To jest to, co się w ziemię uderza? Nie, no grało się na przebicie. Tylko nie solo. Tu masz 377. No ale zobacz jaki masz cooldown tutaj. Tutaj masz cooldown 1,9 sekundy, a tutaj masz cooldown 3,8. Dwa razy dłuższy cooldown masz. No to nie wiem, czy to takie fajne. No, no pod kajtowanie może okej. Okay. Możesz mieć rację, nie? Ale pod Brawla to tamto dalej będzie lepsze. Takie wiesz, takie może być. No chyba, że jeszcze inaczej pójdziesz. Chyba, żeby pójść inaczej w ogóle i pójść w pelernę Carleonu. To by wtedy miało sens. Bo wtedy to, że to ma dwa razy dłuższy cooldown, fajnie niwelujesz. I... Tak jak na mackach się gra, że wskakujesz, dwa razy kuwalisz i wyskakujesz, nie? Tak samo tutaj byś mógł wtedy wskakujesz, dwa razy kuw wtedy walnąć. To w sumie podobny gameplay by był. No to tutaj możesz mieć rację. Myślałem o tej pęce, ale wydaje mi się, że ten stand time to psuje kapkę. Nie wiem. Nie ma tego artefaktu, kurczę, co chciałem. Nie wiem, jak ja zdobyć kosę mam teraz.
Nie wiem, jak ja mam zdobyć kosę na tym serwerze. A faktycznie ktoś z tą kosą biegał po mieście, ale ze skrzynki mi tutaj nie poleciał artefakt. Nie da się go wykrafcić. Nie wiem. Chciałbym zobaczyć tego gościa z tą kosą. Kurczę. Czy w ogóle taki biega tutaj, nie? Czy jakiś taki typek w ogóle tutaj biega z tą kosą? Helionka ma inny wygląd aury. O pani. To jest Clarent. To jest takie. Nie ma. Nie ma tej broni. Jeszcze na opuszczaczu. Ajajajajaj. Szkoda. Możemy zobaczyć Helionkę. No to już potestowaliśmy broni, no niestety. Nie ma tego, na co liczyłem. Nie ma tej kosy też. Chociaż, no w sumie może na początku nie liczyłem, dopóki jej nie zobaczyłem, że ktoś w niej biega. Ale kurczę, no skądś ten typek to miał. Więc jest może taka opcja faktycznie, że wyleciało mu z tego terenu. No bo nie ma Reapera. Nie ma Reapera, a ciekawe, czy można go skraftować. To powinno być Reaper, powinien być w ciężkich tutaj, nie? Czy możliwy jest ewentualnie tutaj już do craftu? Siemka, pana widzę. Tutaj ewentualnie. No niby jest tutaj możliwy do craftu. Tylko ten artefakt byśmy potrzebowali. No właśnie tych artefaktów niestety nie da się zrobić u tego gościa artefaktowego, bo tutaj są do wyboru. Jestem. Tylko... No siema. Runki, siema. Duszy, reliki, ogólnie szary, tak. Jakiś gość miał kosę tego Reapera nowego i z jakiego grzyba nie wiem, jak ją zrobić. Może musisz pomyśleć jakoś nieszablonowo, nie? No właśnie jest opcja, że mógł mieć ją z terki. Ale to było dziwne. No ale to... Widzisz. Nie mam tylu terek, żeby sobie tak biegać i odbierać. Chyba sobie... Kiedy jest ten update? Bo czekaj, bo może my mamy tereny jeszcze, jako my, jako gildia, to może coś ci wyjmę. Nie, wy już nie mieliście terenów. Już nie mieliśmy. No, bo ja wyszedłem. Ja sobie w ogóle tak przejąłem teren. Fajnie pod kątem, bo jakiś stał wolny. To sobie ponagrywałem upgrade'y na nim. No nice. Kurde, nie ten klawisz zawsze naciskam, jak te mapy oglądam. Ale nie wiem, no musiałbym tego typa spotkać w ogóle i go zapytać. Wszyscy kurna nakarmili, tylko wy tacy leniwi. Nakarmili. O, jest jakiś. Nie, też jest chyba zajęty. Nie, to jest posterunek. O, alterka jest niezajęta. Ile to jest map? Ja pierniczy. Nie, no nie chce mi się. Tam są dwie terki. Kurde, misja. Koło Artur Resta. Dwie terki są. Tutaj dwie terki są. Sfortuj. Przecież to jest bridge, jest identycznie tak daleko jak Stams. Może jakimiś ścieżkami wolnickimi pójdę, to gdzieś wyskoczę blisko. To jest strasznie daleko. Dobra, kurde, jedziemy. Dobra, damy szansę. Jedną szansę damy tej grze. Weź sobie mistową sowę, ale ciekawe, czy ona w ogóle tu jest. Sprawdź, czy nie mamy mapy na tym na fanie. Nie jestem w gildii. Ale to nie ma znaczenia, możesz sprawdzić. Deadport. Jaka mapa?
Fen. Jak se znajdziesz na Tedford, to jest od razu po lewej stronie pod Tedfordem w sumie. Fen. White Moor Fen? Tak. No. Kogo jest? Jezus, jak ja nienawidzę tego systemu. Niczyja chyba. No, niczyja jest. XD no. No to już masz cel. Ale ja gdzie indziej jestem? Jestem w Bridgewatch. To co, ja mam po to pojechać? Jak chcesz. Nie ma, kurde, ósemkowej sowy. A to mogę sobie podjechać i po prostu sklejmować? Mhm. 134%. Wow. Dobra, mam. A nie, bo mi się odmieniło. Mam kurczaka. Yes. Siemka, siemka, witam. Mam update. Jezus. Dobra, cisnę, kurna. No sowie. Jadę dwa tereny sklejmować. Zobaczymy, czy mi wyleci. Dobra, tutaj w prawo od razu pojadę. Kurczę, będziemy parę minut jechać. A zasłużyłeś, Czarny Jan, już na takie rzeczy? Bo jakie ci mogą wylecieć? Wszystkie, które są, nie? Ja nie wiem w ogóle, co z tej skrzyni może wlecieć. Na razie to mi wyleci jakieś ziarki inusemkowi i surki. Jakieś pierdolety. Ale tam było trochę artefaktów, to fakt. Tylko, że nie było kryształowych. Może miałeś pecha. No może gość miał farta i dostał akurat ósemkowy do kosy. To się aż nieprawdopodobne wydaje. Takie cuda. No właśnie, nie wiem skąd to wytrzasnął. No ale patrzyłem, no ani u gościa od artefaktów nie można, ani u gościa od manipulatora energii nie można. Ani w ogóle nie ma tego w tym kowalu darmowym. O, znalazłem aspekta mamuta. Człowiek. Super stary, będziesz milionerem na test serwerze. No przecież. Drugiego. Prawie obok siebie stoję. No z niego jest gwarantowany jeden, nie? Nie. Z tego małego nie. Jest gwarantowany jeden. Z tego dużego jest. Z World Bossa. Po co, Xenas? Po co mamy tracić czas na zabicie mamuta, z którego nawet nie masz gwarancji, że ci wypadnie mały? Ale na tej sobie daleko odjechałem, na tej niewidzce. Wczoraj jak na live byłem, żeby sobie zrobić właśnie jakiś content z tego test serwera, to podjechałem i chciałem terkę przejąć. I no gildię miałem już założoną, nie? Ale moja gildia nie miała miliona fejmów. I musiałem bić na test serwerze milion fejmów. Na mopkę. To jest tragedia. Ale flat fejmu, wiesz, bez premki. Ale tragedia jeszcze większa. No słuchaj, 5 mopków ubiłem i miałem. Bo dawałem mi po prawie 500 tysięcy fejmu. Wiesz, na tym serwerze są takie dowalone, zbuffowane te moby, że biegasz sobie tylko od bosika do bosika i fejmik tego. To jest sytuacja, która nigdy nie zaistnieje na OPN-ce zwykłej. RL. Jedziesz sobie, jaka ta mapa bogata, 3 kryształowe pająki, to by chyba 6 tej surki, 2 skrzynki do otwarcia. O, trzeci aspekt mamuta, siema. Daleko jeszcze? Kurwa mać. Idziesz tam?
No nie wiem, stary, no kurde, no nie wiem, no po prostu jestem zdenerwowany, że muszę w ogóle z domu wychodzić, no tak mi się dzieje. Jakbym jeszcze, wiesz, się przeprowadzał do własnego mieszkania, które wynajmuję, to jest coś innego, no nie? No to czemu sobie nie wynajmiesz? W sumie. Ej, w sumie to też nie jest głupia opcja. Nie mogę. No dobra, no tylko... A w sumie. No nie wiem, bo możesz sobie nieźle rozpierniczyć, jak sobie wyjedziesz za granicę. W studia możesz nie wrócić. Tak. O, relujesz, relujesz. Poza tym wtedy nie miałbym jak firmy prowadzić, to jest kolejne. No. I gildii. I gildii. Dalej inne rzeczy. A nie mogę się pozbyć biznesu już. Tyle to czasu wpakowałem. No nie wiem, no tak nagle bierzesz na 2 miesiące. Jebać. No. No. No tak to widzę. Nie dziwił, gdybyś zmienił przedstawicielstwo przez ten czas, nie? No cóż. Czekam, aż mi powiesz, na ile poważnie ta firma stoi. Wiem, wiem. Ty w ogóle założyłeś już jedną osobową? Nie, jeszcze. Kiedy musisz? Nie wiem, bo Call of Dragons nie zapłaciło w tym miesiącu nic. Czemu nic nie zapłacili? No bo coś tam mieli popieliczone na platformie i dopiero za miesiąc. Znaczy w następnym rozliczeniu będę miał. Ej, to dobrze. To może mi się przesunie właśnie jeszcze miesiąc. Nie wiem, nigdy nie grałem na test serwerze na telefonie. Generalnie wydaje mi się, że trzeba jakąś specjalną apkę pobrać albo w ogóle się nie da. Ale ja to już mówiłem wcześniej. Na fonie to jest problem z tym test serwerem generalnie. W tej zwykłej aplikacji to chyba tego w ogóle nie ma. A na kompie no to po prostu. Jak masz launcher, to masz po lewej na dole. Na kompie można po prostu po lewej na dole w launcherze sobie wybrać serwer, no ten serwer zmienić tyle. Jest MKNTL, bo grałem, no ja nie grałem na telefonie nigdy na test serwerze, także się nie znam na tym. Słyszałem, że niby jest, ale no nie wiem na ile to prawdziwe było. Dlatego się po prostu nie wypowiadam na temat telefonu, bo jeszcze komuś nakłamie. No, widzisz, że on chce na telefon. O, właśnie będę claimował terytorium tego. No, moje to terytorium jest. Upa. O, na szczęście zabiłem kogoś i mam dużo fejmu w gildii i mogę przejmować terytoria na wyższych poziomach. Haha. A wiesz, kilkanaście milionów fejmu za zabójstwo 8-4. Dobra, jest git. To jest rulebook. No dobra. I co w skrzyni? W skrzyni, słuchaj, jest artefakt do Iron Roota 5 i awapelka 8.1 z takich rzeczy. Bez kitu. Myślisz, że teren nie czekolady? Słuchaj. Przeknij sobie to w ten sposób, nie? Nie wiem, zjadł. Stary, robisz na terenie w średniowieczu, nie? I stary, ktoś ci przynosi czekoladę, a ty nic nie jadłeś od 10 dni. No i cyk, wypadają ci zęby. No właśnie. Średni mod. Wolałby burgera, nie? No. No i jedni tłuste, a nie słodkie. Grube siano. No to poszukaj, poszukaj. Może znajdziesz info. Kiedyś mi się wydaje, że na forum był jakiś link do test serwera na telefon. Ale nie jestem pewien. No dobra, przejąłem jeden teren. Ten Boże, telefon chciał być. Jeden teren i jest dupa. Nie ma! Co? Ale spoko. Jadę już po drugi.
Spoko, spoko. Wsadzę w oko. No. Dokładnie. Kurczę. Zaraz będę szukał kolejnych terek, żeby to złapać, ten artefakt. Chociaż kierdol. No jeden typ miał w całym mieście tą kosę, no jeden. Albo gość jest jakiś super turbo inteligentny, albo jakiś baga gdzieś znalazł, nie wiem. Że mu się Black Handy przekształciły w tą kosę. Bo faktycznie sterki dostał. Ale uważasz, że sterki by leciały... No to by było już kompletnie jakąś dziurą w SBI. Żeby sterki leciały artefakty? Ty... Chociaż nie. Nie, z tego proszku nie można. Z tego proszku nie można. Już myślałem, że to jest to. Ach. Jakby sterki leciały artefakty do broni, których jeszcze w grze nie ma. To przecież to było upośledzone. Klikę się w prawy górny róg i lewy róg w wczytywaniu, wtedy wyskakuje takie okienko, wybierasz tam dwójkę i nie wiem jak się nazywa. Resetujesz gierkę i tam jest. Jezus Maria. Włączenie te serwera na telefonie to jest jakaś magia. Wiesz, przez chwilkę pomyślałem, bo są te uniwersalne artefakty, ale one nie obejmują tych nowych materiałów. Wiesz, ten proszek taki. Jest wiadomo, jak to będzie wyglądało z kontentem dostępnym na start. Sezon OC. Nie wiem, co będzie dostępne na start, bo jeszcze nie ma info. A dopiero za miesiąc jest serwer, także za dwa tygodnie beta. Tam, no, jakoś tak półtorej tygodnia. To nie ma co się jeszcze rzucać na razie. Jeszcze jest dużo czasu. A, nie mam pieniędzy. O! Podobno pi. Ma nie być. Tylko gadali. Na pewno, Lukaf. Na pewno. To było mocne. Kurde, gildia Plant Queen Gosia już ma 3 tereny. O bracie, o bracie, no taki gruz dostałem z tego, że to już jest w ogóle załamka. Co to jest? Nie no, jestem na... Nie no, to nie piątkowa mapa. Ale bez jaj. Nie no, to jest jakieś jajo. Nie no, w sumie tutaj widać. Są to, chociaż nie no, czasami to są posterunki. Tutaj jest, tutaj jest. Czekaj, ja tam? Tutaj są... O, tutaj jest wolny teren. Ja pieniszę, tyle czasu zaś jechać. Tu jest wolny teren, tu... O, dwa tereny są wolne koło siebie. No nie wiem. Te dwa tereny tutaj jeszcze są. Idziemy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć mapek trzeba przejechać. No nie tak źle znowu. Wiesz, że w niektórych miejscach, jak na terce sobie zabudujesz, to sam nie przejdziesz? Lol. Normalnie da się przejść, a jak sobie walniesz taką bramę, to już nie da się. No. To nie jest... W sensie po prostu mur stawiasz. No co mogę powiedzieć, stary, no. Albion Online to sandboxowa gra MMORPG. W której każdy jest młotkiem. Co to ma być? Muszę przejechać 5 kolejnych map, żeby dwie terki znowu złapać. Ale spoko. Jednoosobowa gildia będzie rządzić jeszcze tym krajem.
Mi się podoba, że strasznie dużo mistów jest legendarnych. I dostać drewno 4. Mówisz teraz o przez serwerze. Tak. Będziesz chciał dołączyć do korpusu zbierackiego na początek serwera? Ja? Czy nie. Jednak nie? PvP? PvE? Crafting. Crafting? To wiesz co? A będziesz crafting narzędzia? Potrzebuję kogoś, kto mi wykrafci narzędzie. Ja będę cisnął ostro w zbieractwo, żeby ósemkę jak najszybciej zrobić, ale ktoś musi mi narzędzie dostarczać. No słuchaj, we can make a deal, nie? No, ja ci balę 8-4, a ty mi narzędzie 6 lepiej. No słuchaj, to brzmi jak offer deal, tak szczerze. Ciekawe, czy na pierwsze dni nie będzie tych czwartego enchantu wysokotierowych. Dlaczego miałby nie być? No, 8 czwórek na przykład, nie? 7 czwórek. Ale dlaczego miałby nie być? No bo nie będzie to competitive. Ale z drugiej strony jest to nagroda, nie? Dla tych, co ze speedrunnują. Ale za to powiedział Robert coś bardzo ciekawego podczas tego wywiadu. Bo padło totalnie abstrakcyjne pytanie, no nie? To znaczy, czy planują wprowadzić jakiekolwiek walki na wodzie, łódki, tego typu rzeczy, nie? No. I on powiedział, że on już ma cały plan na to rozrysowany, ale że teraz nie będą tego wprowadzać, ale ogólnie to nigdy się na to nie zamykają, ale że ma cały plan już rozpisany i... Tak, czyli za 10 lat. No, słuchaj, jak ja zaczynałem grać w Albiona, to wszyscy gadali o tym, że już niedługo zamki będą miały fortyfikacje i będą machiny obieżnicze. Bo gdzieś na forum o tym gadali w Depsi właśnie. A wiesz, który to był rok? 2019. 4,5 roku temu. I dopiero teraz wprowadzają pierwszą część tego, bo jeszcze nie wszystko. Bo jeszcze przecież muszą być te machiny oblężnicze, żeby skontrować te fortyfikacje, nie? Bo ten standard to takie, no... Trochę śmiechły. Tak, tylko że takie z Divizji, to wtedy prawdziwe z Divizji będzie miał naprawdę dawało fun. No to co, to będzie już ten. World of Warships. I podwodne łodzie drewniane takie będziemy jeździć. Kapitanie, dziura na pokładzie. Zalewa nas. Ej, ale to jest spoko. Wizja mi się podoba. I taką łódkę zwodować przy zamku, nie? Wiesz, w fosie i ostrzeliwać. To byłoby git. Ty, czemu tu się coś pali? What? Czemu wieża się pali? Fuck. Aha, battle ongoing? Czy ludzie biją o to? Na te serwerze? Co? Nie wiem, no... O posterunek się biją i o... O tą, o nie wierzę, tylko teren. What the fuck? Te statki to będą jak Antarktydy zostanie serwer. Jaskiwasy, cyk. Nie ma jeszcze serwera gdzie w sumie? No nie ma jeszcze w Australii. Nie, to powinien być w Norwegii, to Wikingowie by wyruszyli. Ale stary Albion Australia. Oh boy. Special mob kangaroo. Ile my byśmy... Tak. I ten... I takie kiwi wszędzie. Ale jaki ping byśmy tam mieli gigantyczny. No. To chyba gorzej niż z Azji.
No tak, oczywiście tak. Bo to trzeba wodą pociągnąć kable po ziemi. Singapur jest bliżej niż Australia. No. Chociaż. Nie, no jest dalej. Jak przez środek ziemi pociągniesz? Zdecydowanie dalej jest Australia. Przez jądro ziemi, jak w tym, w Total Recall, w filmie. To tam było, że przez ten, że były Chiny i tak jakby ten? Europa była i... O, to będziesz kojarzył. Jak się nazywał właśnie film, w którym była taka jakby winda, że zjeżdżałeś przez... No to jest Total Recall, no właśnie ci o tym mówię. Okej. To mów dalej. Tam miałeś połączoną Australię z Europą. I oni tą windą jeździli do pracy, Australia to był taki... Bo poza tym taki były same strefy objęte promieniowaniem, nie? Tak. No. Dostałem dużo, kurna, dostałem nawet piżamkę, ale jajca. Piżamka z króliczka. Tak, piżamka z króliczka, ale jajca. Nie no stary, to zajebiście, nie? To no dobra, ale... Ale gdzie są te artefakty z tej kosy? Ale dużo gratów tutaj wypadło, 2 miliony nie... Nie, to jest więcej warte. Jakieś surowce 6-4 w ogóle powylatywały. Dużo 8-0, 8-1 itemków. O, kapcioszki dostałem nawet. Zajączkowe. Który dzisiaj jest? Jesteś szósty. Tak, i rybak uciekający w łódce przed PK. Też o tym myślałem. No trudno, nie ma. Nie ma artefaktu. No to next! A jutro jest 26. Tak, zwykle jest po 26. Wow, tu można sadzić. Najlepiej. Pamiętam, jak tripper nam kazał podlewać. Jak ktoś nie ma co robić z fokusem, to podlewajcie sałatę na terenie. I ludzie podlewali. Bez specek. Tragedia. I co, poklikałeś sobie w tą platformę dziką? Jaką? No to co, ci wysłałem link dzisiaj. Coś ty. Bus, że się skończył. No ale mówiłeś, że jest taniej. No bo jest. Ale o ile? Znaczy, tam nie jest taniej. Tam po prostu masz coś w stylu, że na przykład załóżmy, że masz pakiet za 60 euro, nie? No. To tam jak kupisz pakiet za 60 euro, to jeszcze w gratisie dostajesz pakiet za na przykład 10 euro. No. No. No, czyli jest taniej. A to tam jakoś tak, że masz takie tokeny, które potem używasz w grze, żeby pokryć koszt pakietu, coś takiego. Tak. No właśnie nie wiem, jak skąd oni mają te dodatkowe bronie. Ma się różne. Bo pakiety w ogóle w Call of Dragons to jest jeden wielki skam, stary, no nie? Bo to działa tak, stary, no nie? Że bierzesz jeden i chcesz drugi. Że kupisz jeden, stary, no nie? Bo to jest zabawne, bo to się zaczyna od kwoty typu 6 zł, nie? No. Dlatego wiesz, pierwsze wygląda sobie tak, ja, no, stary, no. A tu kurde nie, Shazam, potem jest człowiek, Jin wylatuje z butelki, patrzy za kolejny pakiet 299 zł. I kupiłeś. Nie. Mówiłeś, że kupiłeś chyba już za 200 zł. No. Dropnik, królik, otwórz skrzynkę. Jezu, nie po to tu jesteśmy. Jestem tutaj, żeby przejąć terkę. Dobra, kurde, przejmuję terkę. O, ta już 5 milionów wymaga. Te monthly paki są powalone, ci powiem. Kurde, na Red Tree bym mógł pojechać. Wpuściliby mnie. Dobra, mam terkę. Ej! Czemu? Ukradli mi item! Co za złodziej? Nie! To no zobacz! Nie. No ktoś mi zabrał itemek. Bez kitu, no dwa itemy. Tutaj miały być na pewno te artefakty fajne. Ja to czuję. No to rozkradli, no i siema. Nie no, stu. Chciałem Xineas.
Ale ukradli. Ja pierdzielę, ukradli. No, odblokowałem terkę i jest dziura. Nie ma itemu. Znaczy niech dwóch. Gadnę, nie ma żadnych artefaktów. No. Do sobie. Nie, jest jeden tylko taki gówniany. No ale... I kij w kolano. No. Dobrze mówicie. Nie ma niestety artefaktów. Ale stary, patrzcie, to jest siana, stary. Estimated market value zero. Zero. Dobra, ten serwer mnie pokonał. Nie umiem. Nie umiem te serwery. Nie umiem tej kosy dropnąć. Chyba, żeby z tych skrzynek jeszcze wylatywało. Mam takie. Albo nie. Pan nie lubi być RGB, no przecież. Jest jeszcze jedna opcja. Straszna, ale jest. Jaka? Opening. Mam takie skrzyneczki. Ósemkowy. Zużyłeś w końcu ten pakiet na tym czasie GPT, czy nie? Oczywiście, nie. Kto by nie chciał być RGB, prawda? A co do bycia pandą pandziulką, cóż, jakbym miał wybierać, to wolę pozostać prawdziwą, leniwą pandą. Ale dziękuję za propozycję. Ej lol, to mnie bawi dalej. Kurde. Tupa. Zapisało mi już, jak otworzyłem te skrzynki. Dobrze. A są trzy. Mam trzy skrzynki. No i nie ma, no. Dawaj, opening. Jest! Czemu niby? Bam! Mam artefakt! Mam artefakt do kosy! Nie! Człowieku! Zdobyłem! A to tak on to zrobił. Mam to! Mamy to! Jest już koniec sezonu na normalnym serwerze? Czy nie? Let's go! Dobrze, artefakt do kosy mamy. Bez skitu. Teraz potrzebuję tylko szóstkowych desek i szóstkowych sztabek. O, to może być na przykład to. Tylko szóstkowe. Aha! Nie, ja potrzebuję szóstkowych materiałów! Szajsy. Nie, czekaj, bo już na rynku będą. W to ty wierzysz, to chyba w kulika. Są! Ha! Dobrze! O, kurde. Biorę. Dobra, 6-2 zrobię. Kurna. Ale będzie koska. Dobra, już wiem, jak to pozyskać. A jednak da się z tego pyłu. A jak to skraftujesz? Ha! Nogami. Głupie pytanie. A no tak, bo masz teraz, że próbowałem. Nieważne. Ej. Ale oszustwo. Ale chamidło. No nie wytrzymie. Nie, czekaj. Gdzie to jest? Gdzie się receptura zmienia? Bo nie, tu nie chodzi o zmianę receptury. Ty musisz na początku to przerobić na ten artefakt, I guess. Nie. Powinna być możliwość skorzystania z innego artefaktu. No, tu są receptury, a tu... Tu nie ma! Nie mogę. Nie mogę. Nie ma kosy. Nie mogę, no. A ty, a 6-0 można? Aha, a...
6 dwójki nie można, ale 6-0. No ja idę jeszcze raz po materiały. Jezus. No. Yes. Jeszcze raz. Let's go. Jak potem to podbierz, to do 6, czy nie? Nie, ja chcę tylko zobaczyć, jak to działa. A, dobra. Let's go. Teraz się uda. Ale chamstwo, no rozumiesz? 6 dwójki nie możesz zmienić receptury, ale 6-0 już tak. Albion Online Development Team, witamy. Ale w ogóle tego nie powinno być móc skraftować z tego. Także i tak jest dobre. Ty, może tak jest na live serwerze? Mam to! Mam kosę! Ale może tak jest na live serwerze, ty. Przez te kryształowe bronie... Mam kosę, człowieku! Fiku miku! Ty czekaj, ale to jest ten serwer, który będzie na Europie, nie? No tak! Czyli ale... te bronie będą od razu. No, ale rozumiesz, że ja to wykraftowałem nie z tych materiałów specjalnych, tylko ze zwykłego proszku. W sensie. No tego... Z tego takiego, co zamienia się i działa jak każdy artefakt, nie? No. No. A możesz go zdobyć normalnie w grze? No tak. Czyli możesz zdobyć te bronie realnie na nowym serwerze przed ale... miesięcznym upływem. No dobra, ale to w ogóle nie powinno dawać do tego artefaktu. To jest jakiś błąd. Ale czyli da się realnie na nowym serwerze zakładanym z taką wersję? No da się, no. No bez kitu. Ale obszar duży. Bez kitu? Co to jest? Porypane to? Dzika broń. Najlepiej jakbyś ściągnął sobie broń, żeby widzą pokazać. Ja się skina do broń. Experience. Taka ładna. Jak to działa? No właśnie tak. Że rzucasz obszar i ciachasz. W środku. Czekaj, to jest... Ona trochę wygląda jak Ascens Reverse, lol. Nie? No. Czekaj, czy będę miał krótszy cooldown na tym teraz. Na tym E. Nie, to jest 3 sekundy. Ty. Za każdy razem niby zadaje 460 obrażeń. Dużo. I czarny Jan. Skąd masz kosę? Kurna, pół godzinki miniłem. No tereny poprzejmowałem. Tajemnica mojej jemki. No, dosłownie. Sprzedam za 1 000 000 silvera na testowym serwerze. Możesz sobie ją wykrafcić z tego proszku. RMPLR. Pyk. Kurna, no. Kurna, dowolona ta broń będzie. Tylko, że problem jest z tym, że jak wybiegniesz z tego, to jest po frytach. Wiesz, na co to będzie mocne? Na Brawl. No wiem, na Brawl. No Brawla jest mega, ale... No co, jeden na jeden to ci chłopy biegaj się, bo nie? Ja nie mówię o jeden na jeden, mówię o grupowych kontentach. No, tak. Jakieś piątki pod zajazd? Tak. Tutaj będzie to mocne. No i kurde, ile razy możesz to walić? Za każdy razem obszarowo walisz. I to tak ma tylko będzie... 20 sekund cooldownu.
Ile za premkę Silver Dice? Tutaj jest za free tour na tym serwerze. Dobra, potestowany, wystarczy. Idziesz już spać? Na jedyną właściwą. Tę żona będzie mnie ścigać, że za długo siedzę. Nie no, generalnie to kostka jest kit. Ale to tak samo mogę sobie inne potestować, ale to bym musiał ten proszek pozdobywać. A ile jeszcze do Narii niby? No dwie jeszcze masz pozostałe, nie? Jakie jeszcze są? Chyba kij był? W sumie nie pamiętam, co tam jeszcze było. Na mnie Turcy tam niestety miałem. Nie pamiętam. I tu ty, Call of Dragon. Jak zdobyłeś premkę na tym serwerze, za friko dostałem. Może ty masz 38 milionów siły. No. To jest Metropolis? W sensie, moje 25? To jest 25. A co? Wow. A powiedz mi jedną szybko rzecz, zanim ten, nie? Jak się ulepsza jednostki na przykład z T2 do T3? Filmik masz u mnie na kanale? Jest? No, masz taki przycisk. Jak sobie jednostkę robisz i sobie klikniesz na tą niższą, to ci się pokaże taka strzałeczka w górę. Możesz ją kliknąć i ją subgradować. To jest instant? Nie. Musisz normalnie ich zrobić. Okej. Okay. Przez ileś godzin się tam będą robili, ale to jest dużo krócej niż jakbyś sobie od nowa ich robił. Okej. Okay. Make sense, make sense, make sense. Very, very good. Najgorsze, zaraz się sezon skończy i znowu cała politykę od nowa. Ale przy tym, prawda? No. A wszystko ci usuwa całe progres, czy nie? Nie. Generalnie to bardzo mało usuwa. Takie rzeczy, które dość szybko sobie odbudowujesz. A te bazy... nie cofa, nie? No, nie. Badania, baza... Takie rzeczy ci nie cofa. Jednostki ci zostają wszystkie. Bohaterowie. Ale za to cofa ci ich levely. Na tych wcześniejszych sezonach. Teraz już tego nie robią. Ale tam na początku tak było. Artefaktów i bohaterów levele cofali. Ouch. Oh, wow. To boli. Kurczę, nie wiem, tą 50 chyba zrobię jednak faktycznie. Tak dobrze mi idzie w tego tygla tym razem. Że chyba se spróbuję. Jak wysłał kolegę, żeby wyświetlenie robić. Tak, jestem graczem free to play. Xineas, no to sobie zrobimy next time na start na przykład, albo co? No na te serwerze dzisiaj byliśmy. Poza tym zależy ci na tym, na Europie teraz, żeby wskakiwały ci jakieś giveawaye. Chyba mało kto już na to liczy. Na Europie, znaczy na zachodnim, na Europę dopiero wiesz. Jak będą to tam, znowu to będzie miało sens. Sam dobrze o tym wiesz. Dzisiaj w ogóle nawet tamtego serwera nie odpaliłem. O Jezu, jakie to jest zrypany. Jakbyś robił sobie Tygiel 50, to zobaczysz co to ból. Tygiel 50 i zobacz co to ból. Tak, musisz 50 razy pokonać te mobki, z czego za każdym razem są silniejsze. Tego 50 to jest łomatka. To jest łomatka. Dosłownie łomot ci spuszcza. Tam, ale na 50 możesz w sumie zgromadzenie zrobić. Możesz normalnie zebrać gildię i ruszyć na takiego bosika. Tylko wtedy musisz mieć ten budynek zrobiony dość wysoko. Żebyś mógł dużo jednostek złapać. Wiesz, im więcej masz, im wyżej masz ten budynek do zgromadzeń, tym możesz większą armię robić.
tam się tymi badaniami chyba to robi, nie? Nie. Kurde no. Leją to i leją, zaraz się wszyscy wykrzaczą. To jest ten niefortunny moment, że jak za wolno naciśniesz, to dzisiaj resetuje cała fala. Ajajaj. Bo jak jednostki ci padają, to możesz je dosłać znowu, tylko jak wszystkie naraz padną, to jest przypał. Czyli jak się idzie w dwójkę na misty, to lud ze skrzynek dzieli się na dwóch? No. Generalnie na solo mistach i na duo mistach masz praktycznie identyczny lud. Więc po prostu jak idziesz we dwóch, to masz lód na dwóch, no. A dzieli się, jeśli nie ustawisz sobie, że lód w party jest free. Jak tak ustawisz, to wtedy będziecie mieli razem ten lód, nie? Jak tego nie ustawisz, no to będzie wam się tak oddzielił. O kurde. A dobra, niech idą. W ogóle dodają nowe kontenty teraz. Jest jakiś content, że wbijasz na rękę i musisz z czterema graczami pokonać 5 botów. W sensie no, ty i czterech, nie? A teraz w sumie będę w czwórkę na 4 boty walczył. No zaraz zobaczę. Sobie to odpalę. I masz zadanie, żeby przetrwać ileś czasu, znaczy no ileś tam jednostek im zabić, albo w ogóle ich pokonać. Kurde, są tak mocni, że dostaliśmy w dupę, to jest ledwo 50% i utłukliśmy. Boże, jaka ta jeszczura jest, kurde, twarda. Ty, a wy gdzieś daleko jesteście jako sojusz, nie od nas, coś od twojej akademii. No, trochę tak. Boski, tu jest butra. World of Chaos to jest, tak? O czym teraz mówisz? No bo twoja to jest WC, tak się nazywa ten sojusz, nie? No. Dobra, tu ogarnięte. A czemu widzę Core Fortress, a nie widzę naokoło tych graczy? Nie, no żona nie będzie grała w Albion, co ty? Nie wiem. Coś kurczę ciężko znajduje do tych bitew. Wczoraj też długo szukało. Najlepiej jak masz bitwę na Behemota, taką właśnie ustawkę, że cię przenosi z miasta. Właśnie z kilkoma graczami. Kurczę, i masz czterech typów, co mają po 300 tysięcy wojsk i jeden typ nie weźmie wojsk. Tego se przyszedł, pośmiać się. I ludzie jak za często odrzucają, to potem dostają kary. No i miałem ostatnio tak, że wszyscy przyjęli, bo nikt chciał już karę dostać. Jeden typek zginął jakimś AOE pierwszym. Czyli mówisz, że ogólnie to wymagania 2,5 miliona są do twojej gildii tam. Już 2,5? Wczoraj były 2. Kurczę, Kinarę bym sobie odblokował. Ile mam do tej Kinary? 3 fragmenty mam tylko. To może jednak. Może jednak nie Kinary? Kurczę, ją przynajmniej dam radę. O, no dostałem fajny legendarny token, ale ja potrzebuję konkretnie do niej. Nie mogę. No i gorzej. No i co? Mogę powiedzieć coś zabawnego, stary, nie? Nie znalazło. Dzisiaj były zapisy stary na przyszło, w sensie wczoraj były. Spóźniłem się, nie zrobiłem tego finalnie. Właśnie to jest zabawne, bo obecnie to nie mam tak prorektora, mimo. Znaczy nie prorektora, tylko jest coś tam. Promotora. Promotora, tak. No. That's called przypał.
Ale jak zapisać? Przecież to się idzie samemu do gościa. Nie, u nas to inaczej wygląda. Jak inaczej? U nas są zapisy. Jak to działa? No nic, normalnie wchodzisz na stronkę, masz formę online i normalnie wybierasz sobie swojego promotora i to. Jak się możesz wybrać promotora? Przecież gościu musi cię zaakceptować, co ty? No, u nas tak nie jest. Aha! To co? Ktoś nie lubisz jakiegoś typa i cyk się do niego zapisujesz. Będziemy razem współpracować, haha. Nie wiem, ja na pewno nie chcę mieć, bo problem jest taki, że jeden ziomek w ogóle nie ma kurwa studentów i boję się, że mnie do niego rzucą. A boję się dlatego, bo po prostu nie dlatego, że go nie lubię, bo uważam, że jest świetnym profesorem, po prostu ma zupełnie, bo on uczy statystyki, stary. Od kiedy ja będę chciał robić kurwa pracę licencjacką na temat statystyki, chyba musiałbym być jebnięty. Czemu gram w Call of Dragons? Bo bardziej mi się podoba od Rise of Kingdoms. Jest naprawdę świetnym wykładowcą, ale to nie dla mnie. Nie czujesz do niego mięty? Nie, ja właśnie, co jest najlepszego, bardzo lubię, on jest świetnym wykładowcą, tylko problem. No i się spotkacie razem przy pisaniu stary, pracy. Stary, i co? A szczerze, byłeś kiedyś z promotorem na piwie? Nie. No, ty bambik. A ty nie masz promotora. No nie wiem, kto jest większym bambikiem. Nie daj mi to do ciekawa, to wyjaśnić, bo sobie jakiegoś datu. Powiedz Bożenko! Bo ja zapomniałem kliknąć. O, albo sam pójdę do tego profesora, do którego chcę i się go zapytam. On, dobra, zaraz kogoś wykreślimy. Tego nie znam, pyk. Pyk! Ja promotora widziałem może raz na żywo. Bu, bu. Ja do promotora raz poszedłem, że mam problem, którego nie jestem w stanie rozpracować. Jakieś takie głupota, ale no nie byłem w stanie, nie wiedziałem jaką komendę tam mam wrzucić, żeby to poszło, nie? I on tak patrzy na to, ja też nie wiem. I tak on pomyślał, ja pomyślałem, no nie wiemy, nie? On mówi, musi pan to rozkminić. I ja tak siedziałem tydzień nad tym, rozkminiłem to. Okazało się, że to były 3 linijki kodu. I takie, no rozkminiłem to, ale tak w duszy liczyłem na to, że mi pomoże, nie? Jak będę miał problem. A jak miałem problem, to mi powiedział jedyne, no musi pan sobie poradzić. A ja wtedy takie smutno. No ale spoko, znalazłem jakiś hinduski filmik sprzed 10 lat i dałem radę. To zawsze działa. Na jaki temat napisałeś pracę licencjacką? Ja nie pisałem pracy licencjackiej. A inżynierskim tutaj? Ja miałem coś na Arduino. Jakiś zadajnik do silnika budowałem. Okej. A na magisterkę? Magisterkę miałem na układzie wykorzystującym czujniki MEMS, chyba coś takiego, takie miniaturowe czujniki. Coś tam było, czujniki jakieś takie proste, typu temperatura. Nie bawi mnie to, stary, nie? Bo generalnie, stary, wiesz, praca tam inżynierska czy magisterska powinna być sumaryzacją twoich tak studiów i ty nie pamiętasz, jaki był dokładny temat, nie? No to ci powiedziałem. No miniaturowe czujniki i coś tam z Arduino. No nie, ja nie pamiętam, jak one się nazywają. One się chyba fachowo nazywają MEMS, te czujniki. Ale musiałbym zobaczyć. Co na ich tam zrobię? No pracę całą. Zbudowałem układ, który jakieś tam ruchy wykonuje i cały czas bada położenie. No bo to były randomowe ruchy, bo chodziło tutaj, żeby ci rysował wykres położenia w przestrzeni X, Y, Z na ekranie w programie w tym, bazującym na C-Sharpie. Okej. Okej. I musiałem całe połączenie właśnie z Arduino, z odczyt z czujników i cały czas przesyłanie ich szeregowo przez USB, wyświetlanie ich na ekranie, potem ładowanie tego do Excela i robienie z tego wykresów. No nie wiem. W ogóle mam dzisiaj spotkanie z tym, z Mohamadem. Za pół godziny było spotkanie z Mohamadem, za 12 minut w zasadzie. Że ja musiałem to zaprogramować, zbudować, opracować i jeszcze skomunikować. Kurde, brzmi interesująco, nie, stare? No, to była robota dość długa, także nie wiem, o co ci chodzi. Ale nie, no ja wiem, że to była długa kwestia, stary, no nie.
Ale ja coś robiłem 3 lata temu. I ja wiem, generalnie stary, mam to w dupie. Wiem, jakby rozbawił mnie sam fakt tego, że musiałeś chwilę się zastanowić dokładnie na jaki temat była twoja praca inżynierska. Pamiętasz dokładny temat swojej pracy magisterskiej? No właśnie. Ja nie pamiętasz, nie? No widzisz, też musiałeś się chwilę zastanowić. Co tam kwantowego? Kropki kwantowe. Kropki kwantowe? Także ja nie wiem, o co ci chodzi. Zobaczymy, jak 3 lata po studiach, czy tam 4, będziesz mówił o swojej pracy magisterskiej. Ty stary, ale to stary, to z tego wynika ten stary, wiesz tam, jakieś tam kropki kwantowe, tu czujniki stary, no nie? Syn będzie Einsteinem ewidentnie. Jak on myśli, że jest inaczej, to musi być nadal studentem. No. No jest. Ale ci dobrze widz powiedział. Nikt nie pamięta swojej pracy po 2 latach. Miałem takiego ziomka. Ja myślałem. Nie, czy ty znałeś Mateo. Chyba jeszcze nie znałeś. Chłopak z Warszawy. Co zrobił licencjat, ale nie napisał pracy. Przez ileś lat po skończeniu. Nie znalazł nawet promotora, nie skończył studiów. No przeszedł 3 lata studiów po to, żeby nie napisać pracy, nie? Ej, to jest beka, tak szczerze. No, wiem, na jaki temat ja bym chciał napisać. Wiesz, co zainwestował swoje życie? Co? Bar sałatkowy. Dobrze mu idzie? On wolał w barze sałatkowym brać nadgodziny, niż pisać pracę licencjacką. Aryn, no nie wiem. Salad Master może próbował nowego superherosa w tym miejscu. Ale pamiętam fajną akcję, co odwalił. Poszedł raz na 12 godzin w sobotę, żeby zrobić sobie kupę kasy, jak to mówił. I wyszło z tego tyle, że odholowali mu auto i wrócił do domu nie po 12 godzinach, tylko po 16. Bo musiał gdzieś swojego auta szukać na parkingach policyjnych. I potem musiał jeszcze zapłacić za holowanie i za to, że tam stało to auto. I wyszło mu, że był na minus z kasą. Super. I wrócił do domu o 2 w nocy. No, także... Warto dobrze zaparkować, jak idziesz na 12 godzin. Tak jak godzin. Ten wykładowca, widziałeś tego wykładowcę, co na lekcjach online mówił, że mu woda leciała z gniazdka elektrycznego. Ale ty wiesz, że tak się da. Wiem, ale mnie to i tak bawi, stary, no kurde, rozumiesz, bo przychodzisz na zajęcie i ci ziomek mówi, że ej, jakby wy nie wiecie, co się odwaliło, nie? Przejdzie to, wstaje w nocy i leci woda z gwiazdka elektrycznego, no stary, powiem no, ci lepiej. Ja widziałem, jak ktoś sobie zrobił kran z gniazdka i jego włącznikiem był taki jak do światła. I chłop normalnie miał umywalkę i sobie włączał tak jak światło i woda mu z gniazdka leciała, umył ręce i wyłączał. Stary, to jest takie Kongo. No stary, ale zrozum jakie to jest auto. Niemożliwe, stary, to nie, ja naprawdę nie wiem. No stary, no wchodzisz na lekcję online i ci ziomek mówi, że mu leci woda z gniazdka elektrycznego, no to jest... Dalej, no to się w głowie nie myśli, no. A próbował pan, ładowarką zatkać? O Boże. Tylko słyszysz z drugiego boku. Normalnie, ziomek se wpina, nie? Jeszcze za końcówkę złapię. Albo stary, wepnie, żebyś miał system irygacyjny do kwiatów, ze wszystkiego będzie no, leciał. Szlaufa pyk. Pyk. Potrzebuję takiego szlaufa z końcówką na gniazdko. Żono, chodź tu. Kurde, skończyłem tygiel na 50. No w życiu mi się to nie udało. Jestem się dumny. Stary. Czemu moje dobieranie trwa 12,5 minuty? Stary, przeciąłem sobie palec klawiaturą. Klawiaturą? Tak. Gratulacje. No. Bo mi się spacja ułamała na jumpingu i mam taki zadzior tutaj. Czyli, o.
No nie, że drużyna nie istnieje. Najgorzej. Typo. Jak dołączyć do tej walki? Kurde, tak bym jeszcze jedną historię powiedział, ale za 7 minut mam spotkanie, stary, nie? Jakie? No, z Mohamedem. Mhm. Dobry ziomek. A że jestem zszokowany, powiem ci, że nikt na czacie tego nie skomentował, nie? Patrząc na polskie realia, to wydawałoby się, że już 10 tysięcy osób będzie go jebać, nie? Naprawdę. Dobra, kurde, jest! Walka! Dobra. Nic. Ujadę co? M-ko będę po spotkaniu. Pewnie i tak będzie miał dalej, no bo to jest krótkie spotkanie. Okej. Okay. No się. No serio? Wyszli! Nie wytrzymam, no nie wytrzymam. God damn it. Najsilniejszy lord. Dobra, to już powinno się zadziać spokojnie. Ale kurczę. Użyj przyspieszenia. Dobrze. Może badanka bym jakieś przyspieszył. Chłop co wystawił 3 legiony i się ma. Boże, ja nie wytrzymam tego damage'a całego synu. Dwóch na stanków ma to wytrzymać, tak? Ja pieliczę. Nie wiem. Chociaż ten się kurde dobrze trzyma. 299 tysięcy cały czas? No, w ogóle go chyba nie biją. Ej, no słuchajcie, to jest w ogóle do zrobienia w tym momencie. Nie wiem, czy w 2 minuty, co prawda, ale na tyle dużo depsa tłuką, że to jest do zrobienia. A niedługo będzie reset punktów, bo się zbliża koniec miesiąca, także jak ktoś tam ma, to możecie sobie pograć punktami, no bo wiecie, o co chodzi. Skończą się i nie będzie. Będzie reset, a tylko jedna osoba wygrywa. Ta, która ma najwięcej punktów, będzie mogła sobie VIP-a odebrać dla siebie albo dla kogoś znajomego na przykład. W końcu jest kurczę jakaś walka. Taka, że wygrywamy, a nie dostajemy po dupie. Czemu tam się cały czas odjeżdżają coraz dalej? Siak uciekają! Bez skitu. Ojej, kurde, dostanę po dupie. Ale nasze ziomki powinny dać radę. Tamten nie wiadomo ile ma, ale zostało mu bardzo mało życia. Tutaj niestety nasi przegrają. Ale nasz tank jeszcze ma 260 tysięcy, no to... Jak on tego nie wygra, to ja nie wiem. Ci się odbijają cały czas. Dobra, wygramy to. Tylko nie w czasie. O. Te legiony zostały pokonane. No, trudno. Wykidowałem. Tam też. Kurczę, no na tyle wkurzający jest ten gościu, że nie dość, że przegrał, to będzie jeszcze tutaj uciekał. Pokonaj wszystkich, zobaczcie, tylko nie ostatniego nie zrobiłem.
skóry. Całkiem spoko. Nie usuwaj motek, Hrajt. Najgorzej. No okej. Gościu tutaj musiał chyba piątkowe jednostki mieć, że tak pociągnął ostro. Okej. Szczerze? Dobrze to siadło. Piątkowa. Ojej, ile tego tu jest? Jeszcze dwa dni będzie. Moglibyśmy sobie jeszcze jedną walkę stoczyć. Ja tutaj tym Garwoodem chyba najlepiej to idzie. Ja po prostu tankuję, a ktoś kto ma lepsze jednostki, to jest w stanie coś podziałać mocniej. Czy Garwood? A może bym w ogóle wziął jeszcze kogoś innego? Wziąłbym sobie Teje. Na dwóch osłonkach byśmy jechali. Aha, no tak, ona nie może. Skonfiguruj. Tutaj byśmy sobie wzięli otrzymywane obrażenie, atak jednostek. Obrona jednostek by się przydała, ale nie ma takiego artefaktu, dobra. Okej. Bez kitu. No dobra, spróbujmy. A, tam Sinas. Kiedyś sobie ogarniesz. To się martwisz. To znowu będziesz mógł. A, bo właśnie są, niedługo będą nowe pandy. Za subowanie. Będzie można mieć taką odznakę pandy. Na razie jest to jeszcze w przygotowaniu, ale już tak się zbliża dość. 20? Kurczę, mógłbym to sobie odblokować niby. Tą tubę konfetti. Potrzebuję jeszcze dwie. Dwie tuby konfetti, bym mógł to wdziabnąć. Ajajajajaj. Te książki przekwalifikowania chyba trzeba będzie kupić. No niech mi kogoś dobierze. Dobra, tutaj już ogarnięty, nawet nie mam więcej energii, to sobie puszczę jednostki, żeby sobie pozbierały trochę surowców. Dobra, tutaj raz, dwa. Znaczy surowców, kryształów, bo tak naprawdę na niczym innym mi teraz już nie zależy. Bo mamy tyle surowców, że po prostu jest to zbędne. Aj kurczę, widzę, że inni też kryształki ostro mucą. No nie ma kryształków. Pozabierali. Ajajajajaj. To trzeba będzie normalnie puścić ich do kopalni. Tutaj manę sobie wykopią, której mamy już aż za dużo. Dobra, tutaj cyk, cyk. Dobra, dobieranie trwa. To jest najgorsze to dobieranie, że tak długo to trwa. No i tutaj w sumie już bym mógł przejść na drugie konto, coś porobić. Chyba jeszcze jedną rzecz tutaj ogarniemy. Spisz rudę w terenie, otwórz skrzynię. Wyszkul satyrskie piedźmy, no niestety. No to te zebranie rudy w terenie by było akurat. No właśnie, zebranie rudy w terenie. Ja zbieram jakąś rudę, zbieram. Dobra, no to tu się zrobi, 150 tysięcy niby. W sumie tutaj nie ma czego takiego ciekawego. Dobra, trudno. Anulujemy, idziemy na drugie konto w takim razie. A nie, czekajcie, jeszcze tutaj. No dobra, jeszcze możemy chwilkę poczekać. Bo tutaj jeszcze miałem to porobić. Miałem przyspieszać, jeszcze jedna rzecz tutaj za ogarnięcie. Czas działać. 10800. 10800. Dobra, przyspieszacze. 5, 2 minuty, okej.
I tutaj byśmy sobie puścili. Ha, no wiedziałem, że tak będzie trzeba. O kurde, muszę to wbić na 10. Znaczy to wbić na 10, żeby to wbić na 10, żeby to wbić na 10, żeby móc wbić. Co chciałem? Czekajcie, coś chciałem. A, to, żeby wbić na 10. Znaczy, no, po prostu tragedia. Tragedia istna. Ile trzeba tych dziesiątek powbijać, żeby można było zrobić sobie te piątkowe, nie? No i potem jak to wbije na dziesiątkę, to dopiero byśmy mogli wbić to na dziesiątkę i to na dziesiątkę i dopiero byśmy mogli to wbić na dziesiątkę. O! Straszne. Czy ja mam przyspieszenia? Mam. Dobra, 2 godziny. Dobra, i teraz jak to wygląda? Tylko 1000 minut przyspieszyłem? Kurczę, złote kluczyki to mnie interesują, do artefaktów szczególnie. Jeszcze jeden dzień niby mamy. Dobra, to niech te łapki klikają, to może jeszcze sobie jedno badanie przyspieszymy. No tragedia. Dobra, tutaj kliknięte, no to nic, to nie działa. Tutaj na razie dobieranie, to idziemy na drugie konto. Ajajajajaj. Istna tragedia, nie? Dobra, drugie konto. I tutaj mamy też tygiel, z tego co pamiętam. Dobra, przede wszystkim to sobie jedźcie chłopaki, zwiedzajcie świat. Bo w sumie trzeba będzie troszkę ich poklikać potem, ale to potem. Na razie sobie kliknijmy to. Ten tygiel. Okej, wyzwanie. 26 poziom. Nie wiem, czy ja do 30 dam radę dobrnąć, ale byłoby generalnie super, bo to fajnie nagrody daje. Także, no cóż, spróbujmy, nie? Swoich sił. W sumie to jakbyśmy Waldyra przebudzili, to też by było łatwiej. No właśnie, byłoby. Ale nie będzie. Nie no, kurczę, teraz dostanę 10 fragmentów do Waldyra. To w sumie nie powinno być tak źle. Bo tutaj sobie robimy taką opcję, że przyspieszamy budowlę i siema. O, właśnie Waldyrek dostał po dupie. Kurde, no musiał ten mroczny tutaj podejść. Z Waldyrem, synu, nie samemu. Dobra, na niego. Dobra, pokonany, git. 27 poziom. A, tyle problem z jednostkami jest tutaj, że trzeba ich leczyć po każdej takiej akcji. Dobra, ale tego Waldyra byśmy przebudzili. Byłoby na pewno łatwiej. Tak, 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 wiadomo, wszystko okej. O, to ja chcę dostać. Dobra, dawaj. Fragmenty. Ona fragmenty daje. To dawaj jeszcze fragmenty. Na 4 levelu da nam jeszcze fragmenty. No. Koleżanko. Proszę, jeszcze 5 fragmentów do tej. To znaczy, że możemy ją upgrade'nąć. O, proszę. Ale że ona ma 5 tutaj na tym? Kurde, nice. Mógłbym połączyć Garuda z nią, to by było całkiem OP. Tylko w sumie mały level na razie ma. Okej, tutaj sobie zwiększymy. Ten artefakt bym sobie chętnie dopucował. Z event na budowanie za 60 minut. Pomocy jest... tak, tak. Tylko, że nie było co budować, nie? Wiem. Wiem, że tutaj jest coś takiego, tylko nie było co budować wcześniej. Jak patrzyłem.
To z tym był problem. Ale coś tam budują teraz. Fast build. Kurde, no fast builda robią. Ja chciałem Tigil dokończyć. To trwa 4 godziny tylko. Kurczę. Nie no, ja chcę ten Tigil zrobić. Jak skończę Tigil, to sobie puszczę tam jednostki. Tutaj Waldyrka byśmy przebudzili jeszcze. O, dwa fragmenty dostał. Mhm. No to git. Jak tak dobrze idzie. Ja cały czas się borykam z brakiem jednostek. Dobra, tutaj mamy artefakcik zielony niestety. O proszę, 10 fragmentów do Gwen. Oj kurde, znowu się napatoczył, nie? Ten mroczny. Znowu, drugi raz. Dziad jeden. Jak on mi przeszkadza. Ale dość proste jednostki tutaj zostaje do pokonania. Że jest szansa, że ten Tigil rozwali dzisiaj. Na 20. Ja sobie zaraz puszczę jeszcze do budowania i dostanę te kryształki, ale to zobaczymy. Chyba tego mrocznego rozwalę, bo po prostu mi przeszkadza. Który to ma level? 22. No akurat 22 musi mieć. Najgorzej. Nie mógł być jakiś słabszy. Tak, i musimy napłuc mrocznemu, bo będzie nam cały czas przeszkadzał. Dobra, jak tam fragmenty do Waldyrkę? O, całkiem sporo tego tutaj jest. Do odbioru. 7? Ach, zabraknie nam jednego. No proszę, 2 tokeny, proszę. Na targu goblinów coś kup, albo... Albo użyj przyspieszacza złota. Proszę bardzo, jest. Kolejne fragmenty do Waldyrka. Kolejne 2. Dodatkowo tutaj możemy sobie przyspieszyć o 50 minut. I pyk. Kolejne fragmenty do Waldyrka. Schwytaj pupile bojowe. No najgorzej. Trzeba będzie schwytać. Dobra, to na razie niech się robią babki. A my tutaj chcemy sobie upgrade walnąć, więc musimy zwiadowców niestety robić. Wiadowcu, to się jeszcze 7 godzin będzie robić. Dobra. Jest ogarnięte. Gitarka. Dawaj, 28 poziom. Ale chwila, chwila, bo Waldyr jest do przebudzenia. Oj tak. Oj tak, 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 tak. Nareszcie. Kurde, nareszcie, jest. Pięknie. Jest przebudzony. Kurde, mam. Mam przebudzonego Waldyra. Najlepiej. To teraz w sumie byśmy mogli kolejną postać tak jechać. W sumie do strzelców to bym Gwen chciał. Możemy sobie zobaczyć teraz jeszcze na smoczym szlaku. No, przebudzenie najlepiej. Byście mi dali na smoki. A, już. Gwen. O, teraz Waldyry to będą wszędzie. No, nie wytrzymam, same Waldyry. Dobra, ale mamy do niego. Do niego też bym mógł, ale nie, jego nie chcę robić. Gwen potrzebuje. To poczekamy, aż Gwen będzie. Ale mogę sobie teraz dodać tutaj z tokenów umiejętności i dodamy 5 do Gwen. Jest upgrade i możemy jeszcze ją zupgrade'ować. Nie, jedną gwiazdkę, kurde. Jedną tylko chciałem na razie. Chociaż... A, zresztą. Dobra, whatever. Tak ją zaraz zrobimy. Dobra. Niech tak będzie.
Dobra, mamy jednostki. No siema. Spotkanie trwało zawrotne 13 minut. Przebudziłem Waldyra. Tak? No. Mam wszystko na piątkę. Czyli ty masz bazę na 17 poziomie? No. Zaraz mnie dogonisz pewnie. Czyli to jest po 11 miesiącach gry? Jakich 11 miesiącach? To jest konto założone miesiąc temu. Czy to dobrze, że oglądałeś tamto konto? Właśnie kurde, nie wiem, bo jakoś dostałem wylewu. Co ty bredzisz? Najgorzej, najgorzej, że mi tak każe. Czyli to konto już ma miesiąc. No ma. Zwrotny miesiąc. Ja mam pomysł, co robić. Może ty mi doradzisz, co? Stop, przyspieszenie o 30 minut. Stałem. Stop, przyspieszenie o 30 minut. Damn. Co tam? Czy mógłbyś mi pomóc, co mógłbym zrobić dalej w Call of Dragons? Bo nie mam pomysłu, bo zużyłem całe cepeki na dzień i po prostu nie wiem, co robić dalej. Złapałeś pupilę? Jak się zrobi? Normalnie. Zaznaczasz bestię i klikasz schwytaj. Bestie? No. Tak jak masz mrocznych, tak samo masz bestie na mapie. Biegają sobie takie zwierzaki. Ty, no dobra, ale to ja mogę kliknąć fine, no nie? No i... tak? No. Okay. Ale ona ma 20 poziom, ja ich nie zabiję. To jest najśmiejsze. Nie ma takich. 19 widzę. Ja max 15 zrobię. No 16. Już tak, sobą? Jak to się stanęło? Właśnie nie wiem, stary. Mam herosów dobrze pobijanych. Mam. Kwestią jest chyba ilość jednostek, tak szczerze. A ile masz jednostek? No już ci mówię. Obecnie mam. Okay. Deploy. Multigrade. Mam 15 tysięcy magów, 10 tysięcy kawalerzystów, 10 tysięcy sharpshooterów i 7 tysięcy mele. No to mało masz. Strasznie. No to co ja ci poradzę, no? Czyli muszę się skupić na farmieniu w skrócie tych, tak? Przydałoby się paru tam mieć więcej. Dobra. I co tam jeszcze mogę robić, mówiłeś? Ja magów mam 60 tysięcy prawie. Okej. Okay. Dobra, co mogę jeszcze robić? No tak, będę się przenosił na Albion Europę, oczywiście, że tak. A smoczy szlak masz zrobiony cały? Cały. No w sensie tyle, ile tam dałeś radę. Tam jest dużo pobocznych leveli, które nie wymagają od ciebie żadnych jednostek. Takie jednogwiazdkowe są. Takie tutorialowe jakby. O, cholera. Co? Ile tego jest? No i co? Robiłeś w ogóle smoczy szlak? Robiłem, ale główny, nie widziałem, że to są jakieś powrotne miejsce, stary. No tam masz kluczyki. Za to jeszcze. Ale to mogę na autokombacie lecieć, nie? Nie. Nie? Tamte poboczne nie. Ale dupo. No ja się pytasz, co masz do roboty, to masz. Dobra, 6 godzin. Nie będzie. Kurde, na obu kątach ty giel na maksa zrobię, niemożliwe, no pierwszy raz, musieli to znerwić, no musieli, no nie da się, żeby było inaczej. Wcześniej to było trudniejsze. Chyba ludzie narzekali, że to za trudne. Mam misję, żeby przez 60 minut coś pobudować. Like this. I have
Jeszcze tutaj trzeba będzie zrobić... Złapać dwie bestie, trzeba to zrobić. Jakieś pupile trzeba będzie wywalić. Też kurczę. Ale ja dostałem bocha z 4000 bohaterów, a to jest kurde na plaży 40 tysięcy. Kończysz? Nie. Jeszcze? Co? Czy twoje przenosiny oznaczają nową serię od Zera Dalbieńczyka? No myślę, że aż tak się świat nie zmienił. Żebyśmy musieli od nowa 375 filmów nagrywać. Tak? Co? Jak to nie? Co? Jak to nie? Aha. Przestań. Content mówisz? Co mówiłeś, że będzie od Zera Dalbieńczyka? No już jest. No ale to takie porady na start daje, a nie, że całe konto tworzę od nowa na filmikach. Masakra by była. A co, potrzebujesz takiej serii? Żeby całkowicie od nowa wszystko? Tam miałeś rozwijać TikToka i Instagrama. No. Z nowym telefonem. Będę. Kurczę, no przeszedłem. I co? A tam powiem ci niektóre filmy... nie, niektóre te. Poziomy są mega łatwe, a niektóre będziesz się zmurzał pół godziny. No stary, nawet mi tak nie mów, proszę sobie. W sensie, jest taki jeden poziom, co dosłownie jak idealnie nie rzucisz tych jednostek, to przegrywasz za każdym razem. Śmieszne to jest. Masz coś ciekawego do powiedzenia? No, widz mi mówił, jak przejdę to, to jestem mistrzem strategii. I siedziałem... Przeszedłem za 10 razem. Bo tam masz takie upośledzone AI, które samo się załatwia i musisz tak się ustawić, żeby on zaczął w odpowiednim momencie strzelać, ten komputer, a jednocześnie nie możesz za szybko, bo nie zdążysz wytankować mu damage'a. Bo cię zabiją i potem przy odpadzie się przejdą. Nie znoszę sprawdzenia tej wioseki też. No wiem. Ale czasami właśnie poleci na przykład 100 kryształków czy 200, no i to jest inna sprawa, nie? No i kurczę, klejnoty mam, nie wiem co z nimi robić. Jakieś koło fortuny zaraz wypadnie znowu. To bym sobie zakręcił jakieś legendarki i sobie pozbierał. Chyba, że VIP-a będę mógł dociągnąć, to sobie VIP-a kliknę. A do VIP-a jeszcze daleko. 17,5 tysiąca potrzebujemy. Jeszcze, o. I jeszcze dalej. Ej, bez kitu miałeś rację z tym, że są niektóre tiki, nie? Że są? To tak kajtować. Ano. Źle się ustawisz i dupa. No właśnie, przegrałem. No to takie myślisz, a proste. To jest proste, tylko trzeba po prostu mieć... się dobrze ustawić. Dobra, muszę schwytać bestie. O, dobra. Im wyższy poziom bestii, którą chwytasz, tym masz większą szansę na to, że będzie miała lepszą jakość. Czas na mój ulubiony content, słuchajcie. Czas, jak oni łapią tą bestię, to sobie poklika się o takie rzeczy. O, cuda mamy. Kurde. No, ja też, pana widzę, ja też. Właśnie dlatego teraz będę klikał, bo jest masakra z tym, że tak dużo mi wisi. Kurde, znowu przegrałem. Mnie krew zaleje. No co? Jezus Maria, co jest? Co ci powiedzieć mogę? Iść do dupy arterki. Noob jesteś. Cholera mi to daje. Co to? O, proszę. Proszę, proszę.
Dwa takie same skille ma? Nie, no bez jaj. Aha, a tego teraz dropnąłem. A, ma tylko dwa skille. Dobra. Do tego wyrzucam. Poleciał. No niedługo. Nie jękaj tak. No ile? Jakieś 10 minut. Cyk, wioseczki. A wiesz jak zrobić, żeby sobie nabić te budowanie? Ale nie zbudować za szybko? Jak sobie nabić budowanie, ale nie zbudować za szybko? Nie ma problemu. No bo wysyłasz jednostkę, jak ją wyślesz gdzieś na budowanie, ona szybko to ogarnie, to ci wróci do domu. A jak wyślesz... I bohatera z jednym chłopkiem, to będą ci budować cały dzień. Co? Jeszcze raz. No, masz takie zadanie na przykład tygodniowe, nie? Żeby ileś tam czasu budować. Na przykład. Masz takie? Masz. Albo masz teraz, żeby 60 minut budować w evencie. I chcesz to ogarnąć, no to cyk, sobie puszczasz właśnie z jednym chłopkiem i oni sobie budują i budują. Tylko trzeba pamiętać, żeby ich tam gdzieś przerwać, bo dopiero się zalicza w momencie, kiedy oni przestają budować. Kurczę, filetowego dostałem. Po co się kupować te pakiety założyciela? No tylko i wyłącznie jak się zamierzasz spocić przez pierwsze parę dni. Co robicie, wariacie? Gramy sobie w Call of Dragons. Wytropiłem jeden, nie poleciały. No co ja mam ci poradzić? To szukaj dalej. Tak to działa. Dobra, jest budowanko. Kurde. I zaraz to zbudują. Ojejku. Kurde, budowanie drogi. Mam nadzieję, że jeszcze coś będą budować. Zbudowanie drogi. O! Tu jest druga droga. XD, dobra. Do tej drogi też chcę kogoś wysłać. Dobra, trzy jednostki będą budować. Może coś z tego będzie. Nie chce mi się. No to ja mam za ciebie chcieć? Jak ci się nie chce, to nie rób, no. A jak chcesz, to spróbuj. Staraj się. Może się uda. O tak, ale to jest... Kurde... Klikanie wiosek. Istna masakra. A zrobiłeś opowieści sezonowe wszystkie? Nie. No to czemu ty nie pytasz, co masz robić? No bo nie wiedziałem o tym, stary. No nie robiłeś opowieści sezonowych? Nagrody. Przecież kazali robić tam, żeby main questa robić. Ale czy jak jest teraz, żeby zdobyć peta, kurwa, a ja peta nie zdobyłem, bo nie mam jak. A. No tak. Ale wiesz, że ci ktoś może go utłuc. Co się... Może ci ktoś go troszkę obić. Sobie na końcówkę wejdziesz, tylko odnabić go. W tą 6 osób gracie, to w 6 osób nie możecie peta zabić? No bo jeszcze się nie zebraliśmy tak wszyscy na raz. Aha. Ja nie wiem, czy to ogarnę, te budowanie. 50 tysięcy many. No chyba 50 tysięcy many. Kurde, przyspieszenie badań. Ajajajajaj.
Dobra, wolę przyspieszenie badań. Manę zawsze można zebrać. Zespania? Czy nas? No, może. Może. A co? Już polujesz? Na ciąg transmisji? Trzeba Dragon Hair cisnąć, no co, co ja ci poradzę? Nie zaupgradujemy się, jak nie będziemy codziennie grać. Pluję na oglądanie. Nie no, raczej będzie. Nikt by się nie przyśnie. O, pranie, wszystkie wioski ogarnę. I chyba wystarczy mi. No, traktaty. Kurczę, traktaty to są ważne. Potem będą mi wisieć strasznie. A wiesz, że jak ty jaskini nie masz i tam jest takie losowanie tych no. Tych kart, to wiesz, że za każdym razem możesz sobie odebrać najlepszą nagrodę? Jak? Normalnie. Na początku dzisiaj pokazuję, która to jest karta i wystarczy ją śledzić. To nie jest tak, że tam się losowo przed sobą. A nie, no to wiadomo, to już wilku obczaił, że powtórki robi. No, tak można. Ja nie chcę mi się naprawdę aż tak bawić, ale jak się dobrze skupisz, to większość się da. Gorzej jak twoją kartę, to główną zacznie tak szybko miotać. Ale są czasami takie, że ją tylko dwa razy przerzuci. Na początku myślałem, że to jest random, ale się okazało, że nie. To nie jak grzyby przekręt idę. No proszę. Złoty kluczyk. Całe nic. Super. Że ja tylko pogiwuję, przychodzę zawsze. Ja przecież wiem, Kinas, ja przecież wiem. Dlatego dzisiaj cię tak strollowałem. Kiego to ja pupila złapałem? O kurde, fajny dostałem. Ju, 4 skille ma od razu. Fajny pupil. Trzeba się go gdzieś zaadoptować. Liczenie umiejętności, no tak. Ojejku. Żeby tu było napisane, do kogo ten jaszczur należy. A to i tak teraz nie wrzucę, bo... Dobra, trzeba będzie next time zobaczyć. Dobra, bazę główną teraz trzeba ulepszyć, to będą znowu kryształki. I w sumie teraz to chyba na manę po prostu wysłać trzeba jednostki tyle. Czy mogę dać do budowy jeszcze jedną jednostkę? Ależ skąd, nie jestem kozłem ofiarnym. Chyba że chcesz pogadać o roślinkach, wtedy z chęcią wysłucham. Nie mogę. Ajajajajaj. Masz jakieś patenty na ptaka, kurwa? Jakiego ptaka? Bossa ptaka. Nie wchodź w wody, jak nią kopię prąd. O kurwa, właśnie mi przez to zdechły jednostki, bo nie zauważyłem. Jezus Maria. Taka bambolada. Strasznie. Ja pierdzielę, no. Dobra, tutaj wyślemy. Co skrzynki? Pana widzę. Nie, nie robię skrzynek dzisiaj.
Chciałem sobie coś poprzyspieszać tutaj na drugim kącie. Dobra, już dzisiaj tego nie zrobię, tej walki. Już to na jutro zostawimy. Logowanie już mam wszystko. Kurczę, brakuje tych materiałów. Okej, okay, ale dobra. W takim razie chcieliśmy sobie tutaj przyspieszyć. Czy już to zrobili? Nie zrobili. Przyspieszenia. A on ich jeszcze wrzuca do wody. Super. No tak. Co świetnie. Dobra, dziwi. O, tu. 2700 minut. Kurczę. Nie wiem. Złoty kluczyk z Afryko będzie. Może chociaż to bym zrobił. Też mam tutaj trochę przyspieszeń. Mógłbym w sumie jedną jednostkę zrobić. Tych jeźdźców bym zrobił. Damy radę troszkę tutaj skorzystać. Proszę bardzo. Dobra, trochę przyspieszenia poszło. To w sumie już niedużo. Badanka. A te badania byśmy mogli walnąć na przyspieszenie. Już jest, jest. 5400. 5000, 2000 minut bym jeszcze potrzebował. 2200. Tysiąc czterysta jeszcze. Kurczę. Lipa. Chciałbym ogólnymi walić to już. Masz jakąś serię od zera do smoczycy czy coś takiego? Dlaczego nie wiesz? Nie no, słuchaj, jako menedżer bym nabił swojemu twórcy konkretnie, słuchaj, ten. A poza tym bym sobie pogonął, nie? No jest trochę poradników u mnie na kanale. Dobra, nie, no tego nie walę, to już za dużo. To już za dużo dla nas. Tygodniówka, tutaj cyk, no ale co, tutaj dalej nie odebrałem. Widzę, że już się na swojego maina przelogowałeś. Tak. Ile tam ludzie mają u ciebie na przykład w sojuszu stare najwięcej tej mocy całej? Nie tak dużo, jakbyś się spodziewał. To znaczy? Gdzie ta ruda jest? Czekaj, szukam jednostki, co rudę zbiera. O. Ale tak z minut. Z git? 50. 50 to mało. Znaczy u mnie w sojuszu to nie wiem. To ile mają tacy takie powały na przykład? Ile mają? U mnie w sojuszu to tak około 40 mają. A akurat. Tak max? Ile mają tak ogólnie ludzie na serwerze tak w ogóle? No, coś widziałem, koło 100 dużo miało. A, czy jak ktoś ma 200, to z jakimś powałem, tak? No. Gdzieś to się sprawdzało, nie pamiętam. Jakieś statystyki. Rankingi, o. Rankingi, moc. 350 milionów gości ma najlepszy na naszym serwerze. 350 milionów. Wiesz, ale podejrzewam, że sporo kaski wydał. Wiesz, że potem już tylko możesz tym... Tylko i wyłącznie działać za pomocą jednostek nowych. Bo jak wszystko odblokujesz, no to tylko wojsko ci daje więcej mocy, nie? Siema, witam. Dobra, ja lecę.
wszystko, co chciałem zrobić, to zrobiłem. No spać to jeszcze daleko, ale z streama. Okej, idę sobie poglądać doktora Strange'a w takim razie. Bo już na maile dzisiaj to odpisywałem. Co my, Arena nie odpisuje? Arena zostrała człowieku jakiś dawno temu w sumie. No tak jak wtedy ci mówiłem. Mniej więcej kiedyś. No trudno. No słuchaj, no nikogo nie zmuszę, no. Ja mogę pisać godzinami, to nic nie da. No. Po prostu ludzie nie odpisują, wysłałem dwa maile. Ja to kupię. Dobra, przerzucę was do puszki. Wiesz, to nie są w żaden sposób nieprofesjonalne, no po prostu mają telefon. No to przecież wiem. Ale no czasami trzeba miesiąc zmęczyć. Też tak. Ja tak zmęczyłem Dragon Hero przez miesiąc. Dobra, przerzucam was, także dzięki, że wpadliście, trzymajcie Dragon się. Dragon Hero? I do następnego. Ty grałeś w ogóle taką grę? Dragon Hero. A Dragon Hero. No dobra. Nic. Dobra, to dobranoc, Zemka. No, trzymaj się. Yeah.